Dann bringe ich euch herzliche Grüße der Geschwister aus Schlangen mit, wo wir zu Hause sind. Chciałbym najpierw serdecznie was pozdrowić od wierzących z miejscowego zgromadzenia, skąd pochodzimy, w Schlangen. Wir freuen uns, dass wir noch einmal hier bei euch sein können. I bardzo się cieszymy, że znowu możemy być u was. Wir haben ja in der Vergangenheit den Römerbrief uns angesehen. W przeszłości rozważaliśmy już list do Rzymian. Und sind bis zu Kapitel 11 gekommen. Doszliśmy do rozdziału 11 w tym liście. Ich möchte auch jetzt mit Kapitel 12 fortfahren. I dzisiaj chciałbym kontynuować 12 rozdziałem. Und vielleicht eine Bemerkung vorab. Ale zanim rozpoczniemy rozważanie, chciałbym dać taki wstępny komentarz. Die meisten Briefe im Neuen Testament sind so aufgebaut. Większość listów jest w taki sposób zbudowany, dass sie zuerst eine Lehre bringen, że najpierw udziela pewną naukę tego listu, und am Ende etwas über unser Verhalten sagen in der Welt, a pod koniec listu daje praktyczne pouczenia co do naszego życia w tym świecie, das auf dieser Lehre dann aufbaut. I te praktyczne pouczenia budują oczywiście na tej nauce na początku listu wymienionej. Und das heißt auch hier im Römerbrief. Tak samo mamy też w tym liście. Wenn wir das Kapitel 12 lesen, merken wir deutlich den Unterschied zu den anderen. Kiedy czytamy 12 rozdział, to wyraźnie zauważamy różnicę co do pierwszych 11 rozdziałów. Wir finden also jetzt viele Belehrungen für unser Verhalten hier auf der Erde. Więc od 12 rozdziału spotykamy się z wieloma pouczeniami co do naszego postępowania w codziennym życiu. Manches scheint uns so selbstverständlich zu sein. Wielu z tych rzeczy, które tu czytamy, wydają nam się bardzo oczywiste. Dass wir uns manchmal fragen, warum schreibt der Heilige Geist das nieder? I czytając takie oczywiste pouczenia, pytamy się, po co Duch Święty spisuje w ogóle takie słowa. Ich habe mich das früher auch manchmal gefragt. Ja też kiedyś nieraz zadałem sobie takie pytanie. Aber heute glaube ich, ale dzisiaj jestem tego przekonania, dass der Heilige Geist weiß, zu welcher Sünde wir fähig sind. Że Duch Święty dobrze wie, do jakich grzechów jesteśmy skłonni w naszym życiu. Und deshalb lässt er auch das niederschreiben, was wir für selbstverständlich halten. I dlatego spisuje te rzeczy, które wydają nam się bardzo oczywiste. Um uns einerseits das Gute zu zeigen, aby z jednej strony wskazać nam na to, co dobre, und uns andererseits vor dem Bösen zu warnen. Ale z drugiej strony ostrzec nas przed złem. Und die gute Bewahrung vor dem Bösen ist immer, a odpowiednim sposobem ochrony przed złem jest ten, dass wir uns mit dem Guten beschäftigen, żeby zająć się tym, co dobre. Immer wieder zu sehen auf das Böse und zu sagen, ich muss mich davor bewahren. Jeśli byśmy ciągle spoglądali tylko na to, co złe i ciągle sobie wmawiali, że muszę się chronić przed tym złem, ist nicht eine so große Hilfe, to taki sposób postępowania nie będzie nam wielką pomocą, als uns mit dem Guten zu beschäftigen. Jak właśnie to, żeby zająć się tym, co dobre. Und das große Vorbild ist natürlich immer wieder der Herr Jesus für uns. A doskonałym przykładem w tym wszystkim oczywiście jest zawsze Pan Jezus. Der Herr Jesus als Mensch hier auf der Erde natürlich. Mianowicie oglądając Go jako tego, który żył na tej ziemi. Er hat einmal gesagt, lernt von mir. Pan Jezus kiedyś o sobie powiedział, uczcie się ode mnie. Und das ist ein wichtiges Wort. I to jest ważnym słowem. Und so wollen wir auch Kapitel 12 und die folgenden sehen. I właśnie w tym sposobem chcielibyśmy rozważać 12 i kolejne z rozdziałów. Wir wollen heute lesen von Vers 1 bis Vers 8. Dzisiaj przeczytamy od 1 do 8 wiersza. Vielleicht werden wir die Stunde nicht ganz damit füllen, aber das ist ja dann nicht so schlimm. Może nie wypełnimy cały czas godziny, ale to nie jest takie straszne. Aber wir lesen diesen Text erstmal in dieser. Ale teraz najpierw przeczytamy. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, aby nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków,
a nie wszystkie członki te są czynnością, tę samą czynnością wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Das Kapitel beginnt mit einem schwierigen Vers. Cały ten rozdział rozpoczyna się dla nas trudnym wierszem. Es beginnt mit der Ermahnung, unsere Leiber als Schlachtopfer Gott darzustellen. Mianowicie rozpoczyna się z napomnieniem, aby ciała nasze składać Bogu jako ofiarę żywą, albo można powiedzieć rzeźnią. Da fragen wir uns vielleicht, wie machen wir das? I czytając takie słowa, zadajemy sobie oczywiście pytanie, jak można składać nasze własne ciała jako ofiarę. Und ich möchte das einfach so sagen. I chciałbym to wyjaśnić po prostu tymi słowami. Wenn wir uns bekehrt haben, w momencie, kiedy nawróciliśmy się, dann haben wir von diesem Zeitpunkt an eine andere Blickrichtung. To od tego momentu otrzymujemy zupełnie inną perspektywę naszego poglądu. Dann denken wir nicht wie Menschen, die keine Hoffnung haben, nur in der Zeit. Wtedy już nasze życie nie skupia się tylko na zajmowaniu się tym, co jest w tym czasie, bez nadziei. Sondern dann dürfen wir bis in die Ewigkeit denken. Tylko z nadzieją patrzymy nawet i do wieczności. Nicht, dass wir das verstehen würden, was Ewigkeit ist. Oczywiście naszym rozumem nie pojmujemy, co to jest wieczność. Aber wir glauben Gottes Wort. Ale ufamy Słowu Bożemu. Dass Herr Jesus zum Beispiel sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen und ich habe euch eine Stätte dort bereitet. I wierzymy w słowa, które wyraził Pan Jezus, że w domu Ojca mego jest wiele mieszkań i idę, aby przygotować wam mieszkanie. Und diese andere Blickrichtung hat auch noch einen zweiten Gesichtspunkt. I ten nowy pogląd, który otrzymaliśmy jako wierzący, ma też jeszcze, zawiera jeszcze inną motywację. Und das ist der, dass wir die Liebe Gottes kennengelernt haben. Mianowicie tą, że poznaliśmy miłość Bożą. Dass wir den Sohn Gottes kennen, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Że poznaliśmy Syna Bożego, który nas umiłował i siebie samego za nas wydał. Und da finden wir die Verbindung zu Schlachtopfern. I kiedy myślimy o tym, co Pan Jezus dla nas uczynił, że siebie wydał, żeby, no, umiłując nas, to w tym znajdujemy właśnie powiązania do tych słów tutaj, tej ofiary rzeźnej. Der Herr Jesus hat alles gegeben, um uns zu besitzen. Pan Jezus mianowicie siebie samego zupełnie dał jako ofiara, żeby nas pozyskać. Und das gibt uns eben eine andere Blickrichtung. I właśnie ta wiedza, ta świadomość udziela nam zupełnie nowy pogląd na życie. Und vielleicht ist auch der Anfang dieses Verses eine Ermutigung für uns. Być może początek tego wiersza jest zachętą dla nas. Wenn wir von der Erbarmung Gottes lesen, czytając tutaj o zmiłowaniu albo miłosierdziu Bożym, dann denken wir auch an zweierlei. I czytając o tym miłosierdziu, czy myślimy o dwóch stronach, dann denken wir an die Erbarmung Gottes uns zu erretten. Myślimy o zmiłowaniu Bożym, żeby ratować nas. Und wir denken an die Erbarmung Gottes uns zu führen oder besser uns zu tragen in der Zeit, in der wir leben. I z drugiej strony w powiązaniu z tym miłosierdziem myślimy o tym, jak Bóg nas miłosiernie niesie i znosi przez to życie. Und vielleicht hilft uns ein Vers aus dem zweiten Korintherbrief. Pomocne będzie tutaj wiersz z drugiego listu do Koryntian. Das ein wenig zu verstehen aus Kapitel 5. Mianowicie z 5 rozdziału. Vers 15. 15 wiersz. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie, samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Der Herr Jezus ist für uns gestorben. Więc Pan Jezus dla nas umarł. Und das gibt unserem Leben eine andere Ausrichtung.
I ta świadomość daje naszemu życiu zupełnie inną perspektywę. Vorher haben wir nur an uns gedacht. Bo wcześniej myśleliśmy tylko o nas. Und heute denken wir an unseren Herrn. A dzisiaj myślimy o Panu. Wir möchten an unseren Herrn denken. I chcemy też myśleć o naszym Panu. Und dann möchten wir immer wieder fragen, Herr, wie soll ich mein Leben jetzt führen? I myśląc o Nim, wciąż na nowo zadajemy sobie to pytanie, Panie Jezu, jak teraz mogę żyć dla Ciebie? Das ist die Voraussetzung für Kapitel 12, Vers 1 aus dem Römerbrief. I właśnie te przemyślenia są warunkiem do zrozumienia tych wierszy, które tu czytaliśmy w pierwszym wierszu 12 rozdziału Listu do Rzymian. Wenn wir uns bekehrt haben, w momencie naszego nawrócenia, dann hören wir ja nicht auf, unsere irdischen Verpflichtungen zu tun. Nie przestajemy wykonywać nasze ziemskie zobowiązania. Aber wir dürfen sie jetzt in einem anderen Sinn tun. Ale dzisiaj wykonujemy te obowiązki z zupełnie innym usposobieniem. Nach einem Vers im Kolosserbrief dürfen wir alles im Namen des Herrn Jesus tun. Zgodnie z pewnym wierszem, który czytamy w liście do Kolosan, możemy wszystko czynić dla Pana. Und dann endet dieser Vers mit dem Wort, ihr dient dem Herrn Christus. I ten wiersz w liście do Kolosan kończy się tymi słowami, służycie Panu Chrystusowi. Das ist gerichtet an Sklaven, die ihr Leben nicht selber einrichten konnten. To słowo wtedy bezpośrednio dotyczyło niewolników, którzy nie mieli żadnej wolności, żeby sobie kształtować własny przebieg życia. Wir erkennen daraus, dass auch eine einfache Lebensführung, więc z tych słów rozpoznajemy, że nawet i proste życie mit einem Herzen für den Herrn Jesus, ale z oddanym sercem dla Pana, ein Dienst für ihn ist. Jest życiem służby dla Niego. Und in diesem Sinn dürfen wir unser ganzes sein und unseren ganzen Körper dem Herrn zur Verfügung. I w tym znaczeniu całe nasze bycie, całe nasze istnienie możemy Jemu ofiarować w tym życiu. Manche Gläubige in den vergangenen Jahrhunderten mussten wirklich ihr Leben einsetzen. Naprawdę było wielu wierzących, którzy w ubiegłych stuleciu ofiarowali, można powiedzieć, swoje życie w różny sposób. Wenn der Herr uns davor bewahrt, dann können wir ihm danken. Jeśli Pan nas dzisiaj chroni przed takimi ciężkimi doświadczeniami, to możemy być mu wdzięcznymi. Aber die Haltung unserer Herzen sollte die gleiche sein. Ale usposobienie naszego serca powinno być takie samo. Interessanterweise sagt das Wort hier, dass es ein vernünftiger, ich weiß nicht, wie es im Polnischen steht, logischer Gottesdienst ist. W niemieckim tłumaczeniu czytamy pod koniec tego pierwszego wiersza, że taka winna być wasza rozsądna służba albo logiczna. W naszym tłumaczeniu czytamy duchowa służba. Bei uns liest man von einem geistlichen Dienst. So sollte euer geistlicher Dienst sein. Und dann geht Vers 2 mit einer ganz wichtigen Ermahnung, geht der Geist weiter mit einer ganz wichtigen Ermahnung in Vers 2. Teraz Duch Boży kontynuuje bardzo ważną myśl w drugim wierszu. Ich will noch mal den zweiten Teil, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, zunächst einmal vorstellen. I z tego wiersza, z tego drugiego, chciałbym najpierw przedstawić wam tą drugą część tego wiersza, mianowicie to, żebyśmy byli odnowieni w umyśle naszym. Das ist das, was wir bisher gesagt haben. Właśnie ta myśl jest ta, którą teraz już na początku wyraziliśmy. Unser Sinn hat sich verändert oder erneuert. Że nasz umysł zmienił się albo kompletnie odnowił się. Und jetzt können wir mit einem anderen Sinn auf diese Welt schauen. I z tym nowym usposobieniem, zmysłem, jesteśmy w stanie patrzeć w zupełnie inny sposób na ten świat. Vielleicht eben kurz ein Wort zur Welt überhaupt. Chciałbym wam powiedzieć najpierw kilka wyjaśniających słów co do słowa świat. Sie kommt in der Bibel in einer dreifachen Form vor. Jeśli chodzi o świat, to znajdujemy opis tego słowa, albo to słowo w trójjakim znaczeniu i kontekście. Und wir müssen mal auf den Zusammenhang achten, um die Bedeutung zu erkennen. I zawsze musimy odróżnić odpowiedni kontekst, żeby zrozumieć, jakie znaczenie w danym miejscu słowo świat zawiera. Wenn wir lesen, dass Gott die Welten gemacht hat, kiedy czytamy w słowie o takie słowa, że Bóg stworzył świata, dann verstehen wir, dass es die Schöpfung ist. To rozumiemy, że słowo świat w tym momencie oznacza stworzenie.
Wenn wir lesen, dass Gott die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, ale kiedy czytamy, że Bóg umiłował świat i dał swojego syna, dann können wir verstehen, dass damit eine Menschenwelt gemeint ist. To rozumiemy, że w tym momencie słowo świat oznacza pewien świat ludzi. Er hat nicht das Materielle geliebt. Więc Bóg nie umiłował to materialne stworzenie, sondern eben die Menschen, um sie zu erretten. Ale ludzi, aby ich ratować. Und sehr oft lesen wir von Welt in einem dritten Sinn. Ale czytamy o świecie jeszcze w trzecim znaczeniu. Dass dort eine Gesinnung herrscht, die gegen Gott ist. Mianowicie o pewnym usposobieniu, który jest przeciwko Bogu. Und diese Welt wird beherrscht von dem Feind Gottes, von dem Teufel. I ten świat, ten, który jest przeciwko Bogu, jest pod panowaniem szatana, pod panowaniem wroga Bożego. Jesus nennt ihn den Fürsten dieser Welt. Pan Jezus nazywa tego wroga księcia tego świata. Und er versucht die Menschen zu beeinflussen für seine Interessen. I ten książę tego świata ubiega się o to, aby wpłynąć na myślenie ludzi. Und er hat es gut verstanden, die Menschen abzulenken, um nicht an Gott zu denken. I ten wróg bardzo dobrze zrozumiał, w jaki sposób odwrócić uwagę ludzi od rozmyślania nad Bogiem. Er bietet alles an, was das natürliche Herz erfreuen könnte. Ten wróg po prostu stworzył taką taktykę, że oferuje ludziom wszelką rozkoszę, żeby tylko odwrócić uwagę ich od Boga. Wenn wir ein offenes Auge haben, dann erkennen wir, dass er immer wieder die Menschen ablenken möchte, um nicht an die Ewigkeit zu denken. Jeśli z otwartymi oczami idziemy przez ten świat, to wciąż na nowo zauważamy ten uderzający fakt, że on naprawdę odwraca uwagę ludzi świadomie od rozmyślania nad wiecznością. Und dazu hat er ein System aufgebaut, das einfach ohne Gott existieren soll. I dlatego ten wróg zbudował system na tym świecie, który po prostu ma odwracać uwagę od Boga. Wo also der Sinn dieser, wo der Sinn auf das Irdische gerichtet ist. Mianowicie i stworzył taki świat, gdzie usposobienie ludzi ma za wszelką cenę skupiać się na tym, co ziemskie. Und es ist grundsätzlich gegen Gott eingestellt. I to usposobienie z zasady jest przeciwko Bogu. Und jetzt möchte ich einen Bereich der Welt einmal besonders herausstellen. I w powiązaniu z tym światem, o którym tutaj mówimy, tym trzecim znaczeniu, chciałbym jedną część tego świata szczególnie podkreślić. Weil mir das persönlich besonders am Herzen liegt in letzter Zeit. Bo ta sprawa bardzo leży mi osobiście na sercu od pewnego czasu. Das ist nur ein Wort, Internet. Jest to jedna rzecz, którą znamy pod hasłem Internet. Und ich hoffe, dass ihr mir nicht böse seid, wenn ich da ein paar Worte zu sage. I mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi to za złe, jeśli powiem kilka słów co do Internetu. Auch das gehört zu dieser Welt, in der wir uns bewegen müssen. Też i ta rzecz, Internet, należy do tego świata, w którym musimy się poruszać. Ich meine, insofern bewegen müssen, als wir hier auf der Erde leben. Mianowicie w tym znaczeniu musimy się w nim poruszać, żyjąc tu na tej ziemi, wykonując nasze obowiązki. Und nicht aus der Welt hinausgehen können. I nie mamy możliwości, żeby się, można powiedzieć, odseparować od tej ziemi i mieszkać gdzieś w kosmosie. Aber wir wissen, dass wir nicht von dieser Welt sind. Ale Słowo Boże mówi mi, że jednak nie należymy do tego świata. Und deswegen möchte der Herr, dass wir mit einem geistlichen Urteil alles besehen, was in der Welt ist. I dlatego Bóg chce, abyśmy wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam musimy używać, jednak z duchowym okiem oceniali, jak Bóg te rzeczy widzi. Wir benutzen ja vieles, was wir brauchen für unser Leben. Przecież w życiu codziennym wiele rzeczy używamy, które potrzebujemy dla naszego życia. Und vielleicht ist auch das Internet eine Sache, die wir teilweise brauchen. I z pewnością też Internet jest jedną z rzeczy, którą częściowo gdzieś tam potrzebujemy. Ich denke, dass es nach und nach Eingang in die Schulen nimmt. Jest to rzeczą, która na przykład krok po kroku rozwija się i mnoży w szkołach. Und dass wir alle mehr oder weniger auch einen Gebrauch davon machen. I też i my, no, coś, nie coś musimy z niego korzystać.
Und jedes materielle Ding ist zunächst mal für sich gesehen nicht böse. I każda rzecz materialna, musimy o tym pamiętać, sama w sobie nie jest złą. Wenn ich mit einem guten Freund telefoniere, dann kann ich mich mit ihm austauschen. Jeśli na przykład używam telefon, aby rozmawiać z dobrym przyjacielem i wyrazić nasze zdania, dann benutze ich etwas Materielles, um mich auszutauschen. To używam tą materialną rzecz, ten telefon, aby komunikować z tą osobą. Ich kann genauso gut eine E-Mail schreiben. Tak samo mogę też w dobry sposób pisać na przykład e-mail. Benutze also diese technische Hilfe, um etwas zu tun. Więc po prostu używam tą pomoc techniczną, aby coś czynić, z kimś rozmawiać. Aber ich glaube für mich, dass der Teufel diese Möglichkeiten des Internets auch sehr schnell erkannt hat. Ale tak samo można te rzeczy stosować ku złemu i szatan właśnie to rozpoznał, jak ten internet na przykład można ku temu używać. Und versucht sie für seine Zwecke zu benutzen. I z tego względu szatan stara się o to, aby właśnie te materialne rzeczy nadużywać do jego celów. Und er tut das nicht so auffällig. I pamiętajcie o tym, że szatan nie czyni to tak jawnie, podpadająco, sondern wie immer auf eine mehr oder weniger versteckte und listige Weise. Ale tak jak zwykle czyni to w bardzo chytry i podstępny sposób. Das ist auch eine Welt oder ein Teil der Welt, in der wir uns bewegen. Też internet należy do tej ziemi, w której się poruszamy. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, uns vieles an Informationen dadurch zu holen. Przez to urządzenie mamy wiele możliwości pozyskać różne informacje z różnych dziedzin. Aber die Frage erhebt sich gerade heutzutage, ist alles, was wir dort sehen, überhaupt richtig? Ale musimy sobie przy tym zadać pytanie, szczególnie dzisiaj, czy wszystko, co tam widzimy, jest tak naprawdę w ogóle prawdą? Ich gehe da jetzt nicht auf Einzelheiten ein. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Aber die Frage sollte immer ein wenig bei uns sein, ist das, was ich sehe, wirklich Wahrheit? Ale to pytanie zawsze powinniśmy mieć gdzieś w podświadomości, czy wszystko naprawdę, co ja tam oglądam, jest prawdą. Gerade heute versucht zum Beispiel die russische Regierung Einfluss zu nehmen auf die Wahl in Deutschland. Na przykład w dzisiejszym czasie, tak się przypuszcza, jest tak, że rosyjski rząd przez internet próbuje wpłynąć na opinię ludzi tak, żeby na przykład ukierunkować przebieg wyborów w innym kraju, na przykład w Niemczech. Indem bewusst falsche informacje über deutsche Politiker verbreitet werden. Na przykład rozpowszechniając świadomie błędne informacje o tych osobach. To jest nur ein Beispiel dafür, was möglich ist. To jest tylko jeden z przykładów, co jest możliwe przez to urządzenie. Dann gibt es natürlich diesen ganz großen Bereich der Unmoral. Ale są też inne zakresy jawnego zła, na przykład niemoralność. Das steht sozusagen vor unserer Haustür, wenn wir einen Computer besitzen. Przez to urządzenie, posiadając komputer, to zło bezpośrednio wchodzi w nasze domy. Ich sage mal, bildhaft vor der Tür unseres Herzens. I można powiedzieć, stoi u drzwi naszego serca. Und wir können diese Tür mit einem Mausklick öffnen. I te drzwi naszego serca jesteśmy w stanie otworzyć za pomocą jednym kliknięciem myszki. In den Sprüchen wird einmal der Sohn ermahnt, bewahre dein Herz mehr als alles, was zu bewahren. W przypowieściach Salomonowych czytamy takie ostrzeżenie, które zwraca się do młodych mężczyzn. Synu, strzeż serce swoje bardziej jak wszystkiego innego. Wir müssen uns also bewusst machen, welche Möglichkeiten zur Unmoral das Internet uns anbietet. I musimy sobie uświadomić, jakie możliwości złego zawiera w sobie internet, na przykład przez grzechy na płaszczyźnie moralności. Ich möchte doch mal aus den Sprüchen einen kurzen Vers lesen. Przeczytajmy może krótki wiersz z Przypowieści. No, aus Kapitel 7, die Verse 21 und 22. Z 7 rozdziału, 21 i 22 wiersz.
Vielleicht, Moment, vielleicht sollten wir noch. Ja, wir sollten noch Vers 6 und Vers 6 bis 9 lesen. Mhm. Und dann Vers 21 bis. Ja, Vers 21 und 22. Jeszcze 6 do 9 wiersza przeczytamy z tego rozdziału. Gdy wyglądałem oknem mojego domu i patrzyłem przez kratę, zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi o zmierzchu pod wieczór z nastaniem nocy i mroku. Teraz 21 i 22 wiersz. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami. Swoją gładką mową usidliła go. Omamiony poszedł tuż za nią jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem. Hier geht es natürlich um die Sünde der Hurerei. Tutaj mowa jest bezpośrednio o grzechu przeteczeństwa. Aber das Beispiel, was ich nehmen wollte, das Beispiel habe ich deshalb genommen, weil dieser Jüngling sich nicht ferngehalten hatte von der Möglichkeit der Sünde, sondern immer da hin und her gegangen ist, wo die größte Gefahr war. Ale ten przykład chciałem wam przedstawić z tego względu, że tutaj czytaliśmy o młodzieńcu, który świadomie nie oddalił się od grzechu, tylko w głupi sposób blisko tego złego się przechadzał, aż go w końcu napadło. Und mit einem Mal ist in Sünde gefallen. I czyniąc to, nagle wpadł w ten grzech. Das ist auch die Frage, wie wir uns da im Internet bewegen, an welcher Stelle. Noch nicht in der Sünde, aber immer so knapp davor. I to samo jest też z naszym poruszaniem się po internecie. Może nie wchodzimy bezpośrednio w zło, ale ciągle się kręcimy gdzieś blisko niego i bardzo narażamy się na grzech. Daran wollen wir auch denken. Weil wir nie vor jeder Sünde sicher sein. Weil wir nicht selber sicher sein können, irgendeine Sünde zu begehen. I o tym musimy też zawsze pamiętać w związku z tym, ponieważ nigdy nie jesteśmy zupełnie bezpieczni, żeby nie popaść w jakiś grzech. Dann gibt es ja, wenn ich das so sage, weiß ich nicht, in welcher Form ihr damit umgeht. Deswegen sage ich es ganz allgemein immer. Kiedy o takich rzeczach mówię, nie wiem oczywiście, jak wy osobiście macie do czynienia i styczność z takimi rzeczami, ale dlatego opisuję te rzeczy bardzo ogólnie. Es gibt im Internet die sogenannten sozialen Netzwerke. Na przykład w internecie istnieją tak zwane platformy socjalne typu Facebook i tak dalej. Facebook, WhatsApp hätte ich jetzt genannt. Dokładnie. Ja, die kennt jeder. Znacie to? No, co to jest? Portale społecznościowe. Proszę? Portale społecznościowe. Tak, portale społecznościowe. Ich weiß, dass viele Gläubige da mit machen. Wiem, że wielu wierzących współdziała na tych platformach. Auch das ist wieder für sich gesehen nicht böse. Oczywiście sama rzecz sobie niekoniecznie musi być zła. Wir sollten nur einfach unseren Umgang auch da vor dem Herrn und mit dem Herrn führen. Ale nasz użytek tych rzeczy powinniśmy tak samo jak wszystkim innym badać przed i dla Pana. Man sieht ja, wenn man mit offenen Augen durch die Straßen geht, wie viele junge Menschen schon richtig gefangen sind darin. Kiedy z otwartymi oczyma tylko idziemy przez ulice naszego miasta, to widzimy, jak wiele młodych ludzi usiedleni są i przyciągani przez te urządzenia. Ich sehe junge Mädchen, die nur auf ihr Smartphone starren und die Straße hergehen. Widzę na przykład młode dziewczynki, które idą drogą i gapią się naprawdę tylko w swoje smartfony, nie widząc już świata wokół siebie. Gestern habe ich noch zwei im Gespräch gesehen. Wczoraj jeszcze widziałem dwie dziewczynki takie, które obok siebie rozmawiali ze sobą. Und eins davon hat dauernd das Gespräch unterbrochen, um mit ihrem Ding zu arbeiten. I jedna z tych dwóch ciągle, można powiedzieć, przerywała tą rozmowę, bo musiała się patrzeć w to urządzenie. Manchmal ist es zum Lachen. Nieraz wydaje nam się to śmieszne. Aber wenn man überlegt, wie so etwas einen Menschen gefangen nimmt,
dann ist es fast zum Weinen. Ale kiedy pomyślicie o tym, jak bardzo to wręcz usidla taką osobę, to jest to rzecz tak naprawdę do płaczu. Noch ein Beispiel, das vielleicht zum Weinen ist. Jeszcze inny przykład, który jest smutny. Eine junge Mutter geht mit ihrem vielleicht vierjährigen Kind, sitzt mit ihrem vierjährigen Kind draußen im Café. Wyobraźcie sobie młodą matkę, która z młodym dzieciątkiem czteroletnim siedzi gdzieś w kawiarni. Und sie hat ihrem Kind offensichtlich ein Spielzeug gekauft, das war noch ganz neu in der Verpackung. I kupiła temu dzieciątku nową zabawkę, była jeszcze zapakowana. Und das Kind wollte seiner Mutter jetzt das Spielzeug zeigen. I to dzieciątko chciało pokazać mamie tą zabawkę. Aber die Mutter musste im Internet checken. Ale ta mama musiała cały czas komunikować przez internet. Hatte keine Zeit für ihr Kind. Nie miała po prostu czasu dla tego dziecka. Dann ist es zum Weinen. To jest to rzeczą smutną. Das ist also auch die Welt, in der wir uns bewegen. Taki jest świat, w którym się poruszamy. Wir können sie so und so gebrauchen. Więc możemy te wszystkie rzeczy używać w ten i owy sposób. Und WhatsApp bietet ja die Möglichkeit, eine Unzahl von Freunden zu haben. Na przykład WhatsApp umożliwia nam utrzymać kontakt z wieloma przyjaciółmi. Und heute ist es so, dass man sich einfach ausgeschlossen fühlt, wenn man nicht da mitmacht. I są tacy, którzy czują się wyłączeni z towarzystwa, nie biorąc udziału w tych WhatsAppach na przykład. Ich rede also jetzt von Menschen dieser Welt. Mówię teraz oczywiście o ludzi tego świata, die immer mit der Angst herumlaufen, którzy wciąż się boją, wenn man auf meine Mitteilung nicht antwortet, bin ich dann schon irgendwie raus aus der Gruppe. Jeśli ktoś po prostu nie odpowiada na ich, można powiedzieć, tam wiadomości, które piszą w tych programach, myśląc, że ktoś ich już wyłączył z tej grupy, tego towarzystwa. Oder wenn ich nicht selber sofort wieder antworte, denkt der andere dann, ich will nichts mehr von ihm wissen. Albo jeśli ja, otrzymując te wiadomości, nie odpowiadam bezpośrednio, to druga osoba od razu myśli, że ja już nie chcę mieć z nią nic do czynienia. Da entsteht ein echter Zwang. Po prostu powstanie nieświadome zobowiązanie, taki nacisk na oczekiwanie działania w tych sprawach. Wir lesen mal einen Vers aus den Sprüchen, das ist immer wieder eine Sammlung ganz wichtiger Lebens, ja, für unsere Lebensführung wichtige Aussagen. Sprüche 18, Vers 24. Przeczytamy znowu z przypowieści Salomona, bo te przypowieści zawiera dla nas wiele takich pomocnych uwag co do życia codziennego. 18 rozdział. Yes? 24 wiersz. Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Dann, gerade wenn es WhatsApp geht, lass mich noch einen Vers aus Lukas lesen. Szczególnie jeśli też chodzi o takie rzeczy jak WhatsApp, chciałbym wam przeczytać jeszcze wiersz z Ewangelii Łukasza, kapitel 12, 12 rozdział, wiersz 2. Drugi i trzeci wiersz. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym. A co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dach. Ja mal einen Jugendlichen gefragt. Kiedyś zadałem pytanie pewnemu młodzieńcu. Könnten deine Eltern alles lesen, was du auf WhatsApp schreibst? Czy twoi rodzice mogliby o wszystkim wiedzieć i czytać, co ty piszesz na WhatsAppie? Er hat mir die Frage nicht beantwortet, nur einen roten Kopf bekommen. Nie odpowiedział mi na to pytanie, ale bardzo się zaczerwienił. Wir wollen einfach darüber nachdenken. Pomyślcie tylko o tym. Wenn das Wort Gottes sagt, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt sein sollen. Właśnie w powiązaniu z tymi słowami, które w naszym rozdziale czytaliśmy, abyśmy się nie upodabniali do tego świata. In unserer Übersetzung gibt es eine Anmerkung dazu. W niemieckim tłumaczeniu tutaj mamy odnośnik. Formt euch nicht so wie die Welt.
To słowo upadabniać się oznacza też nie formować, nie kształtować się zewnętrznie jak ten świat. Und das ist die Gefahr, dass man durch einen Einfluss, der da ist, i właśnie w tym leży niebezpieczeństwo, że przez zewnętrzny wpływ, który na nas wywiera, nach und nach auch diese Form annimmt. Przyjmujemy właśnie ten zewnętrzny, tą zewnętrzną formę, ten wygląd jak ten świat. Und das ist eben hier die Mahnung für uns. I właśnie w tym leży tutaj to napomnienie, dass wir unseren Sinn auf das richten, was von oben ist. Żebyśmy właśnie nasze umysły, nasze usposobienie skierowali na to, co jest z góry. Also der letzte Teil des Verses, damit ihr prüfen möcht, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. I celem jest to, co czytamy pod koniec wiersza, abyśmy byli w stanie rozróżnić to, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Was ich steht da prüfen auch bei euch, oder ist das mal was? Ja, unterscheiden steht. Unterscheiden, das ist auch, das wollte ich auch sagen. Also wir müssen ein geistliches Unterscheidungsvermögen haben, was wohlgefällig ist vor Gott und was ihm nicht gefällt. I to jest dokładnie to, co tutaj czytamy. Bóg chce, abyśmy mieli duchową zdolność rozróżniania między tym, co dobre, od tego, co złe. Und dazu gehört, dass wir uns in unseren Herzen nah bei dem Herrn Jesus aufhalten. I abyśmy byli do tego w stanie, musimy przebywać blisko Pana. Das bedeutet, um das ganz praktisch zu machen, jak można to praktycznie zrozumieć, być blisko Pana? Dass wir das Lesen des Wortes Gottes nicht vernachlässigen. Mianowicie w ten sposób, żebyśmy nie zaniechali czytania Słowa Bożego. Wir lernen dort den Herrn Jesus kennen. Bo w tym właśnie Słowie, które czytamy, poznajemy Pana Jezusa. Sonst könnten wir ja nicht von ihm lernen, wenn wir ihn nicht kennten. Bo jeśli byśmy go nie poznawali, nie moglibyśmy się uczyć od niego. Und wir lernen seine Gedanken kennen. I przez to Słowo poznajemy jego myśli. Und dadurch sind wir befähigt, geistlich zu urteilen. I przez to otrzymujemy zdolność oceniać duchowo. Das sind manchmal Situationen in unserem Leben. Właśnie nieraz spotykamy się z sytuacjami w naszym życiu, zu denen wir keine direkte Anweisung im Wort Gottes haben. Z sytuacji, do których Słowo Boże nie udziela nam bezpośrednich rad. Aber ich darf das mal so nennen, wir haben einen geistlichen Instinkt, um richtig zu urteilen. Ale w takich właśnie rzeczach, w których Słowo Boże nam nie daje bezpośrednie wskazówki, Bóg daje nam duchowy zmysł, można powiedzieć, instynkt, który nam pomaga te rzeczy dobrze ocenić i ocenić. Instynkt hat ja manchmal einen negativen Klang bei uns, weil wir an Tiere denken, die einfach ohne Gedanken etwas tun, was der Schöpfer in sie hineingelegt hat. To słowo instynkt wśród ludzi nieraz ma takie złe i negatywne powołanie, bo myślimy wtedy o zwierzakach, które bez głowy, można powiedzieć, działają coś według właśnie instynktu. Das meine ich damit nicht. Ale o to mi nie chodzi w ogóle. Ich meine aber damit, dass wir ein geistliches Denken haben können. Tylko chodzi mi konkretnie o to, że możemy rozwinąć pewne duchowy sposób myślenia, das uns befähigt, auch geistliche Entscheidungen, gute Entscheidungen zu treffen, które pomaga nam podejmować dobre duchowe decyzje. Entscheidungen, die nach Gottes Gedanken richtig sind. Decyzje, które według myśli Bożych są słuszne. Und dazu gehört eben, dass wir den Willen Gottes kennen. I do tej wiedzy należy też to, żebyśmy poznali wolę Bożą. Den finden wir in seinem Wort. A wolę Bożą uczymy się w Słowie Jego. Und wir können durchaus auch im Gebet sagen. I na pewno też możemy wyrażać takie myśli w naszych modlitwach. Erstens, dass wir unsicher sind in einer bestimmten Situation, was wir tun sollen. Na przykład mówiąc Panu o tym, że czujemy się niepewni podjąć odpowiednią decyzję w jakiejś danej sytuacji. Und wir können ihn auch fragen nach Erklärung eines Ausdrucks, den wir nicht verstehen. I możemy go też konkretnie pytać o to, żeby nam pomógł i wyjaśnił wyraz na przykład jakiś konkretny, którego nie rozumiemy. Und wenn wir das so tun, alt und jung, i kiedy to czynimy, każdy z nas, starszy czy młodszy, dann führt uns der Herr immer weiter dahin, wirklich nach seinem Willen zu handeln. Wtedy Bóg będzie nas uczył krok po kroku i będziemy uczyli się wykonywać Jego wolę. Dann formen wir uns nicht nach dieser Welt. Wtedy właśnie nie kształtujemy się
also dieser Welt von unten, sondern wir formen uns, wenn wir so wollen, nach der Welt, die von oben ist. Nie kształtujemy się według świata, który jest z dołu, tylko właśnie będziemy kształtowani według świata, który pochodzi z góry. Dann gehen wir zu Vers 3 über. Teraz przejdziemy do trzeciego wiersza. Der Gedankengang ist jetzt ein etwas andere. Tutaj zawarta jest troszkę, zawarta trochę inny tok myśli. Denn jetzt geht der Heilige Geist dazu über, uns einige Beispiele zu geben, wie wir Vers 1 und 2 verwirklichen können. Bo teraz Duch Boży przedstawia nam konkretne przykłady, jak możemy urzeczywistnić to, co czytaliśmy w pierwszym i drugim wierszu. Wenn wir, wie das Vers 1 gesagt hat, unsere Leiber Gott darstellen wollen. Jeśli chcemy, tak jak czytaliśmy w pierwszym wierszu, składać nasze ciała jako ofiarę żywą, das heißt, wir wollen für unseren Herrn leben, to znaczy, konkretnie mówiąc, chcemy żyć dla Pana, dann sagt uns Gott, wie das gehen kann. To teraz od trzeciego wiersza Bóg mówi nam, jak możemy to czynić. Und dazu spricht erst über unsere Gesinnung. I do tego najpierw mówi o naszym usposobieniu. Und das ist immer der Anfang von allem. A nasze usposobienie zawsze jest początkiem wszelkiego postępowania. Weil alles, was wir tun, von innen heraus kommt. Bo wszystko, co czynimy zewnętrznie, ma swoje źródło w naszym wewnętrznym usposobieniu. Der Herr Jesus hat das ja einmal in Bezug auf böse Dinge ausdrücklich so gesagt. Pan Jezus właśnie co do złych rzeczy wyraźnie tak powiedział. Von innen heraus kommen die bösen Gedanken und dann hat er viele Sünden aufgeführt. Że od wewnątrz pochodzą złe myśli i wymienił tam kilka dalszych rzeczy. Und wenn Gottes Wort uns dann ermahnt, die Gesinnung des Herrn Jesus zu haben. I skoro Słowo Boże napomina nas, żebyśmy mieli usposobienie podobne do Pana Jezusa, dann soll unser Inneres also bereitet sein durch den Herrn. To oznacza to, że nasze wnętrze ma być przygotowane przez Pana, kształtowane przez Niego. Dass es unsere Handlungen zum Guten anleitet. Żeby to wnętrze przez Niego kształtowane kierowało nas do dobrych uczynków. Und das Wesentliche einer geistlichen Gesinnung. A to, co jest najbardziej istotne odnośnie duchowego usposobienia, ist, dass man nicht hoch von sich selbst denkt. Jest to, żebyśmy nie myśleli wniośle o sobie samym. Viele kennen den Vers aus Philipper 2 auswendig. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er reich Gott, reich war und unser Willen, das ist Korinther, Entschuldigung, dass er reich war und unser Willen arm wurde. Wielu z was zna ten wiersz na pamięć, który czytamy w drugim liście do Koryntian, że znamy łaskę Pana, który był bogaty i stał się biedny dla nas. Oder diese Gesinnung sei in euch, die in Christo Jesu war, dass er sich selbst und nichts macht, sich selbst erniedrigte. Albo z Filipian, gdzie czytamy, że znacie usposobienie Pana, który uniżył siebie samego i czynił niczym. Und das spricht der Heilige Geist auch hier in Vers 3 an. I właśnie o tym Duch Boży tutaj w trzecim wierszu mówi. Dass wir ein jeder für sich selbst nicht höher denken sollen, als es sich gehört. Żeby nikt z nas nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć. Das ist manchmal eine Frage für den Dienst, den wir tun wollen. To nieraz jest bardzo ważne też odnośnie służby, którą chcielibyśmy wykonywać. Vielleicht noch nicht als Kind. Może jeszcze nie jako dzieci. Aber wenn wir älter geworden sind, dann diese Frage vielleicht haben, Herr, was kann ich für dich tun? Ale kiedy podrośniemy i zadajemy sobie w końcu to pytanie, Panie, co mogę dla Ciebie uczynić? Dann glaube ich für mich. To ja osobiście, jeśli chodzi o mnie, myślę, dass der Herr in der Regel mit kleinen Dingen anfängt. Że Bóg w zasadzie w służbie naszej zaczyna udzielać nam małe zadania. Weil er immer darauf sieht, was in unseren Herzen ist. Bo Bóg wie, co jest w naszym sercu. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, was wir tun. I nie jest takie ważne, co konkretnie czynimy, czy duże, czy małe zadanie. Sondern es kommt darauf an, wie wir es tun. Lecz najważniejsze jest to, jak wykonujemy dane zadanie. Aus welchem Motiv heraus? To znaczy, z jakiej motywacji. Und das bewertet der Herr. I właśnie to wewnętrzne usposobienie Pan ocenia. Und dann erkennen wir an, dass der Herr seine Gaben unterschiedlich verteilt.
I wtedy rozpoznajemy, że Pan jest ten, który w różny sposób rozdziela swoje dary. Jeśli czytamy, że Bóg stosownie do wiary każdemu udzielił, dann meint das Wort an dieser Stelle, wie wir im Glauben verstehen, was der Herr für uns bereitet hat. To słowo to tu konkretnie zawiera tą myśl, jak wiarą pojmujemy to, co Bóg nam przekazał. Es geht nicht um den Glauben an die Rettung oder um den Glauben an Gottes Wort. Nie chodzi o wiarę tutaj zbawienną albo wiarę w prawdziwość Jego słowa. Da gibt Gott uns alles im Grunde. Bo co do tego Bóg nam daje wszystkiego, co potrzebujemy. Aber in dem Bezug auf Dienst für ihn gibt es Unterschiede. Ale jeśli chodzi o służbę dla Pana, to są wśród wierzących różnice służby. Und dazu gehört eben auch ein glaubendes Herz, was Gottes Gedanken versteht. I do każdej służby, czy dużej, czy mniejszej, potrzebny jest stosowna miara wiary, która wierzy Bogu. Und eben auch, dass im Volk Gottes unterschiedliche Gaben sind. I też wiarę i świadomość tego, że w ludzie Bożym, w ludu Bożym są różne dary łaski. Und das wird hier ganz kurz angedeutet an dem Bild des menschlichen Leibes in Vers 4. I to jest obrazowane teraz za pomocą ludzkiego ciała w czwartym wierszu. Also Vers 4 und 5. No. Czwarty i piąty wiersz. Ich will ein wenig darauf eingehen, um dann zum Ende zu kommen. Das andere werden wir vielleicht morgen ansehen. Chciałbym co nieco to rozważyć, żeby później dojść do końca naszego rozważania i może jutro resztę rozważymy. Dieses Bild von dem menschlichen Körper wird im ersten Korintherbrief viel ausführlicher beschrieben. Ten obraz ludzkiego ciała w dużo bardziej obfity sposób jest rozważany w liście do Koryntian. So dass eigentlich jedes Kind es verstehen kann. Mianowicie w taki sposób, że nawet dzieci mogą rozumieć ten obraz. Da schreibt Paulus an die Korinther von Auge und Fuß und Hand und Ohr. W tym liście Paweł pisze do Koryntian o różnych członkach ciała, na przykład o oku, o uszu, o ręce, o nodze. Und erklärt damit, dass der Leib funktioniert, wenn jedes Organ das tut, wozu es geschaffen ist. I za pomocą tych słów wyjaśnia, że ciało funkcjonuje tylko wtedy, jeśli każde z tych członków wykonuje na swoim miejscu dane mu zadanie. Und da gibt es Funktionen unseres Körpers, die außen sichtbar sind. I jeśli chodzi o nasze ciało, to są członki, które są zewnętrznie widoczne. Was wir tun mit unseren Händen. Na przykład to, co czynimy naszymi rękoma. Was wir sprechen mit unserer Zunge. Co mówimy naszym językiem. Wohin wir gehen mit unseren Füßen. Dokąd idziemy naszymi nogami. Und es gibt Organe, die im Verborgenen arbeiten. Ale są też członki, organy, które pracują wewnątrz, niewidocznie. Und die immens wichtig sind. Ale które są życiodajne, można powiedzieć. Bardzo ważne, istotne. Der Schreiber deutet sogar an, dass wir Organe haben, die er nennt zur Unehre. Nawet pisarz w liście do Koryntian mówi o tym, że są członki, które są ku niesławie. Ich glaube nicht, dass das irgendwie albo niesławne, no. Etwas Schlechtes ist. Nie myślę, że to są rzeczy złe. Sondern es sind Bereiche unseres Körpers, die wir einfach durch Kleidung bedecken. Tylko są to, co Boże mówi o przyzwoitych. Myślę, że to są członki, które po prostu Bóg, na które Bóg nam wskazuje, że one są tak delikatne, że ukrywamy je. Które Bóg też przeznaczył do tego, żeby były ukryte. Und dann stellt er diese interessante Frage. Ale później pisarz zadaje ciekawe pytanie. Wenn der ganze Leib Fuß wäre oder wenn der ganze Leib Auge wäre, wie wäre dann eine gute Funktion möglich? Jeśli wyobraźcie sobie, całe ciało składało się z jednego dużego oka albo z jednego dużego ucha, to jak ciało mogłoby funkcjonować? Und das überträgt er jetzt auf die Gläubigen, die er als eins sieht. I właśnie ten obraz on przenosi teraz na wierzących, który widzi jako jedno ciało. Und sagt, jeder ist ein Glied an diesem Leib und hat eine bestimmte, für ihn bestimmte Funktion. I mówi do nich, że każdy z wierzących jest jednym z tych wielu członków tego duchowego ciała, ale na swoim
danym miejscu z jemu daną konkretną funkcją. Manche äußerlich sichtbar. Niektórzy z nich są zewnętrznie widoczni w ich funkcji. Manche wirken im Verborgenen. Inni znowu działają w ukryciu. Sind trotzdem wichtig. A jednak są ważni. Vielleicht noch ein kleines Beispiel fällt mir gerade ein. Chciałbym wam do tego przedstawić mały albo krótki przykład. Das Ehepaar Priska und Aquila. Znacie małżeństwo Priscilla i Aquila? Sie nahmen Paulus zu sich auf. Oni mieli taką służbę, że na przykład przyjęli do domu apostoła Pawła und ermöglichten ihm so den Dienst zu tun, den der Herr ihm aufgetragen hat. I przez to wspomogli w tym, żeby on mógł wykonywać tą jawną służbę, którą miał dla Pana. Der eine ein Glied am Leib, das nach außen wirkte. Paweł był ten członek ciała, można powiedzieć, który zewnętrznie był widoczny i działał. Die beiden Glieder, die im Verborgenen wirkten. A ci dwaj byli członkami, którzy działali jako członki ukryte, niewidoczne. Beides gehörte zusammen. Ale obaj, albo wszyscy trzej, wspólnie należeli do tego dzieła i do tego ciała. Und dann gibt es dazu eine interessante Bemerkung im Epheserbrief. Wir lesen das vielleicht mal. Do tego czytamy bardzo ciekawy komentarz w liście do Efezjan w 4 rozdziale. Przeczytamy ten wiersz. Kapitel 4, 16. 4 rozdział, 16 wiersz. Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samą w miłości. Wird also von einem Gelenk gesprochen. Tu jest mowa o stawie, das eine Bewegung möglich macht, które umożliwia pewien ruch ciała. Also die Gelenke meiner Hand ermöglichen mir etwas zu greifen, etwas zu tun. Stawy mojej ręki na przykład umożliwiają mi chwytać albo czynić coś. Nach außen ist die Hand, die sichtbar ist. Na zewnątrz jest widoczna tylko ręka. Aber ihr Dienst ist nur möglich durch die Funktion der Gelenke, die unsichtbar sind. Ale służba tej ręki możliwa jest tylko przez niewidoczne stawy, które wykonują swoją funkcję. Und das ist so ein Bild von Gaben und Diensten, äußerlich sichtbar und innerlich und unsichtbar wirkend. I to są właśnie przykłady służb widocznych i niewidocznych, działające na zewnątrz i wewnątrz. Und da sie alle vom Herrn kommen, a ponieważ wszystkie z tych służb pochodzą od Pana, haben sie alle ihren Wert durch ihn. To każda z nich ma swoją wartość w jego oczach. Und das endet dann in Vers 5 mit der Aussage, wir sind Glieder voneinander. To wszystko streszczone jest i kończy się tymi słowami w 5 wierszu, że my wszyscy jesteśmy z osobna członkami jedni drugi. Das bekräftigt natürlich noch einmal das Bild. Oczywiście to podkreśla cały ten obraz, o którym mówiliśmy, tego ciała. Aber es macht auch so ein bisschen deutlich, dass wir voneinander abhängig sind und zueinander gehören. Ale pokazuje też te słowa konkretnie tutaj, że to słowo jedni drugi, że jesteśmy też zależni jedni od drugich w tym ciele. Das ist ein schöner Gedanke der Schrift auch immer wieder. I ta zależność jest też myślą, którą znajdujemy, miłą myślą, którą często sobie Bożym znajdujemy. Dass der Herr die Gläubigen zu einem Leib zusammengefügt hat. Że Pan połączył wierzących w jedno ciało. Dass sie eine Ausrichtung haben. I w tym jednym ciele mają jedne dążenie. Die gesteuert wird durch das Haupt. I to dążenie, ten cel jest kierowany i sterowany przez głowę tego ciała. Und deswegen auch wissen, dass sie untereinander zusammengehören. I ponieważ mają jeden cel, to mają tą świadomość, że są związani ze sobą. Dass sie sich auch brauchen. Że potrzebują się wzajemnie. Und dass sie auch Sorge füreinander haben dürfen und sollen. I że mogą i powinni mieć staranie wzajemne. Damit es auch ein gutes geistliches Wachstum gibt. Żeby było był dobry duchowy wzrost. Damit wollen wir heute. I tym chcielibyśmy na dzisiaj zakończyć nasze rozważanie. Wir lesen aus Römer 12 von Vers 6 bis 1 schließlich
13. Będziemy czytali dzisiaj z listu do Rzymian w 12 rozdziale od 6 wiersza do 13. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem. Trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Wir haben gestern gesagt, dass von Kapitel 12 an im Römerbrief etwas für unsere Praxis geschrieben ist. Już wczoraj mówiliśmy, że od 12 rozdziału tego listu do Rzymian uczymy się praktyczne pouczenia dla naszego życia. Und dass es eine Gnade von Gott ist, uns bestimmte Gaben zu geben. Jest to łaską Bożą, że Bóg dał nam różne dary, die wir dann im Glauben ausüben können. Takie dary, które wiarą możemy urzeczywistnić. Wobei ich vielleicht noch ganz kurz zu Glaube und Gnade eben etwas sagen möchte. Ale chciałbym kilka krótkich słów powiedzieć odnośnie, co to jest wiara i co to jest łaska. Beides für uns einen doppelten Charakter. Obie rzeczy dla nas mają dwojaki charakter. Das erste ist immer, dass wir Gnade brauchen, um errettet zu werden. Pierwszą rzeczą, łaska, jest tą, którą potrzebujemy, aby być zbawieni. Dass Gott uns also in seiner Gnade die Errettung anbietet. To znaczy, Bóg łaską podarował nam, albo oferuje nam ratunek, zbawienie. Wir können das nicht tun, indem wir irgendwelche Werke vollbringen. Nie jesteśmy w stanie być zbawieni, wykonując dzieła albo czyny. Sondern wir nehmen diese Gnade Gottes im Glauben an. Ale łaskę przyjmujemy wiarą. Das heißt also, wir glauben Gottes Wort, wenn er sagt, dass wir verloren sind. Krótko mówiąc, po prostu wierzymy w Słowo Boże, które mówi, że jesteśmy straconymi grzesznikami. Und dass wir durch den Glauben an den Jesus errettet werden. I wierzymy prosto w to, że przez wiarę w Pana Jezusa zostajemy zbawieni. Und damit sind wir, wie das einmal geschrieben steht, vom Tod in das Leben übergegangen. I przez to, tak jak Słowo Boże nas uczy, przeszliśmy ze śmierci do życia. Das heißt von einem geistlichen Tod. To oznacza, że przeszliśmy z stanu duchowej śmierci in ein geistliches Leben. Do stanu życia duchowego. Dieser geistliche Tod ist dadurch gekennzeichnet. Ta duchowa śmierć nacechowana jest tym, dass er Gott nicht erkennen kann. Że nie poznaje Boga. Und es ist eben die Gnade Gottes, dass er uns das schenkt, an ihn zu glauben. I w tym właśnie jest to łaską Bożą, że On nam pozwala i pomaga wierzyć w Niego. Aber damit hören Gnade und Glaube nicht auf. Ale od tego momentu nie kończą się wiara i nie kończy się łaska w naszym życiu. Wenn wir einmal Gottes Wort geglaubt haben, um errettet zu werden, jeśli raz uwierzyliśmy Słowu Bożemu i zostaliśmy zbawieni, dann führen wir ein Leben, das immer gekennzeichnet ist durch den Glauben an Gott und sein Wort. To też i później już w życiu codziennym po nawróceniu prowadzimy życie nacechowane wiarą i łaską. Und dann führen wir ein Leben, in dem die Gnade Gottes uns hilft. Jeden tag. I dalej prowadzimy życie, w którym łaska Boża krok po kroku nam pomaga.
Und dazu sind unter anderem seine Gnadengaben gegeben. I do tego właśnie życia codziennego Bóg nam dał tak zwane dary łaski. Das ist eine besondere Seite der Gnade Gottes. To jest te dary łaski, to jest szczególny wyraz łaski Bożej. Dass er der Versammlung Gaben gibt, um sie zu erhalten und zu erbauen. Że Bóg podarował zgromadzeniu te dary łaski, aby podtrzymywać to zgromadzenie przy życiu. Und wenn wir solche Aufzählungen lesen wie hier in Vers 6 bis 8, i jeśli czytamy tutaj wyszczególnione te dary w tych wierszach od 6 do 8, dann müssen wir immer bedenken, dass es nicht vollständige Aufzählungen sind. To zawsze musimy mieć w pamięci to, że kiedy Duch Boży wymienia tutaj różne przykłady, to nie jest to zupełna lista wszystkich istniejących i możliwych darów. In 1. Korinther 12 zum Beispiel finden wir auch eine Aufzählung, die andere Dinge noch mit hat. Bo jeśli porównamy to na przykład z 1. listem do Koryntian 12 rozdziałem, to zauważymy, że tam wymienione są inne dary łaski. Der Geist Gottes fügt das so zusammen, wie es für den Zusammenhang hier für nötig hält. Po prostu Duch Boży wymienia w danym miejscu dokładnie to, co dokładnie pasuje w list, w tło, w naukę danej księgi. Und dann haben wir auch gestern gesehen, dass nicht jeder dieselbe Gabe hat. Widzieliśmy wczoraj też, rozważając ten tekst, że nie każdy z nas ma ten sam dar. Das ist erklärt worden an unserem menschlichen Leib, wo auch die Glieder unterschiedliche Funktionen haben. Słowo Boże wyjaśnia to za pomocą tego obrazu duchowego ciała, gdzie też widzimy, że ciało składa się z różnych członków i każdy członek wykonuje inną funkcję. Und mit dieser kurzen Wiederholung wollen wir jetzt einmal diese angegebenen Gnadengaben kurz besehen. I tym właśnie wspomnieniem wczorajszego dnia chcielibyśmy teraz rozważyć kolejne dary łaski tu wymienione. Das wird also nochmal eingeleitet in Vers 6. Te dary łaski tutaj, zanim są wyszczególnione, najpierw czytamy pewien wstęp do nich. Mit der Feststellung, dass wir also verschiedene Gnadengaben haben. I ten wstęp mówi nam, że istnieją z zasady różne dary łaski. So wie sie Gott einem jeden in der Gnade gegeben hat. Mianowicie są takie, jakie Bóg każdemu z osobna powierzył. Und wenn wir den Text aufmerksam lesen, i kiedy uważnie będziemy czytali ten tekst, dann stellen wir fest, dass wir immer in einer Gnadengabe bleiben sollen. To zauważamy, że Bóg chce, abyśmy pozostali w nam udzielonym darze łaski. Das heißt, nicht nachzulassen, darin zu leben. To znaczy, Bóg chce, żebyśmy nie popuszczali albo zaprzestali wykonywać ten dar. Wir werden ja als Menschen manchmal müde. W naszym życiu często tak bywa, że męczymy się po jakimś czasie w danej sprawie. Ich meine jetzt nicht natürliche Müdigkeit. Nie mam na myśli duchowe zmęczenie, cielesne, naturalne zmęczenie. Sondern, dass unser Eifer manchmal nachlässt. Ale mam na myśli to, że wykonując jakąś sprawę, tracimy gorliwość wykonując ją. Aber hier sagt der Geist Gottes, wenn ihr eine Gnadengabe habt, dann übt sie auch so aus. Ale tutaj Duch Boży mówi nam, że kiedy otrzymaliście dar łaski, to kontynuujcie wykonując ten dar. Und wir haben sehr den Eindruck, wenn wir das hier lesen. I bardzo odnosimy takie szczególne wrażenie, czytając te słowa, dass es beginnt mit Gnadengaben, die ja wichtig oder unwichtig, kann ich nicht sagen, die relevant sind. Ja, es ist schwierig. Die einmal unseren inneren Menschen betreffen. Że dary tutaj wymienione najpierw dotyczą bardziej naszego wewnętrznego człowieka, nasze wewnętrzne życie. In der Form, dass Gott uns belehren will durch sein Wort. Mianowicie mówi o darach, które w poszczególny sposób zajmują się nauczaniem nas przez Słowo Boże. Die aber auch unser Zusammenleben betreffen. Ale też darami, które zajmują się naszym wspólnym życiem. Und Gottes Wort ist immer ausgewogen. A jeśli Słowo Boże wymienia jakieś aspekty, to zawsze jest zrównoważone w tym, co czyni i mówi. Wenn irgendwo Störungen im Zusammenleben sind, jeśli gdziekolwiek występują zakłócenia w wspólnym życiu i działaniu,
dann ist das auch ein Hindernis, die Lehre richtig aufzunehmen. To jakiekolwiek zakłócenia też między nami są przeszkodą dla prawidłowego wykładania i głoszenia Słowa Bożego. Oder umgekehrt. I odwracając to, wenn wir die Lehre nicht aufrichtig annehmen, jeśli my jako słuchacze nie przyjmujemy Słowo Boże w odpowiedni sposób, dann stört das auch unser Zusammenleben. To wynikiem tego odwrotnym będzie takim, że będzie to zakłócało nasze wspólne życie. Deswegen habe ich mich ein bisschen gescheut, von wichtig oder weniger wichtig zu sprechen. Dlatego nie chciałem tak bardzo tutaj, jeśli chodzi o kategorię tych darów, mówić, że jedne dary są bardziej ważne, drugie mniej ważne. Wir lesen hier als erstes von Weissagung. W pierwszej kolejności czytamy o prorokowaniu w szóstym wierszu. Und ich meine, es drängt sich immer die Frage auf, was ist das? I myślę, że czytając takie słowo, zawsze zadajemy sobie pytanie, albo powinniśmy sobie, albo nastaje pytanie, co to jest prorokowanie. Wir finden in 1. Korinther 14. W pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale czytamy. Nicht direkt eine Erklärung, was es ist. Nie znajdujemy tam bezpośrednie wyjaśnienie, co to jest właśnie to prorokowanie. Sondern wir finden in Vers 3, was das Ergebnis von Weissagungen ist. Ale w trzecim wierszu znajdujemy wynik prorokowania. Trzeci wiersz, 14 rozdział. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Und dann möchte ich versuchen, wie ich verstehe, dass was Weissagung an sich ist, aus 1. Petrus 4. I za pomocą jeszcze pierwszego listu Piotra, czwartego rozdziału, chciałbym wyjaśnić, jak ja rozumiem właśnie słowo prorokowanie. Jeszcze Petrus 4, vers 11. Czwarty rozdział, 11 wiersz. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Ich glaube, dass Weissagung so etwas ist wie Aussprüche Gottes reden. Ja myślę, że prorokowanie to oznacza wypowiadać bezpośrednio myśli i słowa Boże. Wobei wir sicherlich manchmal Mühe haben, das richtig zu unterscheiden. Z pewnością nieraz jest trudne dla nas, żeby odróżniać proroctwa, słowa prorocze od zwykłych słów. Ich glaube, dass wir immer mit einer gewissen Schwachheit leben müssen. Ja myślę, że do pewnego stopnia musimy zawsze w życiu i w każdej kategorii życia po prostu zaakceptować, że jesteśmy po prostu obciążeni słabością w naszym życiu. Dass ich in unserem Dienst am Wort das Geistliche mit dem Menschlichen manchmal etwas vermisch. Że nieraz wykonując służbę naszą, ona zmieszana jest z ludzkimi i duchowymi myślami. Und doch hat der Herr diese Gabe gegeben. Jednak Bóg dał ten dar prorokowania. Und anscheinend auch so, dass der Diener das für sich erkennt. I wydaje się, że Bóg dał ten dar w taki sposób, że sługa wykonujący dar w pewnym stopniu rozpoznaje, że wykonuje taki dar. Taką służbę. Und so verstehen wir, dass eine innige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus eine Voraussetzung ist. Więc jeśli wspominamy sobie, jakie jest znaczenie tego prorokowania, to zrozumiemy dobrze, że potrzebna jest ścisła i bliska społeczność z Panem. Und dazu auch eine Kenntnis des Wortes Gottes. I dodatkowo pewna znajomość, dobra znajomość Słowa Bożego. Um dann Aussprüche Gottes zu reden. Żeby rzeczywiście być w stanie wypowiadać bezpośrednio Słowa Boże. Vielleicht hat man manchmal für sich den Eindruck. Może nieraz odnosimy takie wrażenie. Ich sollte jetzt dies oder jenes sagen. Dla nas osobiście, że w danej chwili powinienem mówić teraz takie lub owe słowa. Nicht immer öffentlich. Może nie zawsze jest to w momencie publicznym. Auch persönlich. Im persönlichen Miteinander. Mam na myśli też sytuację osobistych rozmów. Zum Beispiel hatte der Evangelist Töchter, die auch weissagten. Bo wiemy, że pewien ewangelista też
pewien ewangelista miał córki, które też prorokowały. Und wir wissen, dass Frauen in der Versammlung nicht reden dürfen. Ale wiemy, że siostry w zgromadzeniu nie mają wypowiadać się publicznie. So müssen wir also davon ausgehen, dass sie das im persönlichen Bereich getan hatten. Więc wychodzimy z tego założenia, że one czyniąc i wykonując taki dar, czynili to w zakresie osobistym. Auch da Aussprüche Gottes geredet. To znaczy wypowiadali bezpośrednio słowa Boże. Ein Beispiel gibt es, glaube ich, im ersten Timotheus oder Titus Brief. Jest jeszcze jeden przykład w pierwszym albo w liście Tytusa. Zacytuję te słowa. Die alten Frauen werden angewiesen, die jüngeren zu belehren, ihre Männer zu lieben. Czytamy w liście do Tytusa odnośnie starszych sióstr, że są napominane, aby napominać młodsze siostry miłować swoich mężów. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen. To jest tylko jeden z wielu przykładów. Mir geht es darum zu verstehen, dass es Aussprüche sind, die von Gott, vom Heiligen Geist gewirkt sind zum Nutzen anderer. Chodzi mi po prostu o to, żebyście zrozumieli, że prorokowanie to jest wypowiadanie słowa albo słów kierowanych w naszym sercu bezpośrednio przez Ducha Świętego, żeby je w danej chwili wypowiedzieć. Und das ist eine Gnadengabe. I to jest pewien dar łaski. Auf der, zu der auf unserer Seite der Glaube nötig ist. I do takiego daru oczywiście z naszej strony jest potrzebna obecność wiary. Ich denke, Glaube zu verstehen, was Gott will, was der Herr will. To znaczy obecność wiary, aby zrozumieć to, co Bóg od nas chce w danej chwili. Und ich denke, dass auch, was wir gestern gesehen haben, wichtig ist. Myślę, że to, co wczoraj widzieliśmy w tym kontekście, też jest znaczące. Dass wir nicht höher von uns denken, als zu denken ist angemessen. Mianowicie, wykonując taką służbę, nie należy, jak to jest napisane, byśmy nie myśleli o sobie więcej niż bardziej rozumieli o sobie stosownie i nie więcej, albo no, nie więcej niż powinniśmy. Dann kommt als nächstes, es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Kolejny dar, tu wymieniony w szóstym wierszu, jest służba lub usługiwanie. Der Geist Gottes lässt hier völlig offen, was Dienst ist. Duch Boży, można powiedzieć, w ogóle nie wyjaśnia, co ma na myśli z tym posługiwaniem. Ich glaube nicht, dass es so sehr der Dienst, so wie wir das schon mal sagen, Dienst am Wort ist. Nie sądzę, że tutaj tak bardzo chodzi o służbę, tak jak my to mówimy, zgłoszenie Słowa Bożego. Denn das ist der nächste Punkt. Bo to jest kolejnym aspektem, tutaj w siódmym wierszu. Das kann sicherlich mit dazu gehören. Owszem, do służby też należy służba głoszenia Słowa Bożego. Aber wir verstehen sicher, dass es viele Dienste gibt, die wir tun können. Ale z pewnością dobrze wiemy, że jest wiele innych służb, które możemy wykonywać. Manche öffentlich und manche im Verborgenen. Są służby, które wykonywane są publicznie, inne bardziej w ukryciu. Es geht auch darum, dass wir beständig sind. Ale też i w tym głównym aspektem i pouczeniem jest ten, aby czynić to z wytrwałością. Ein Beispiel für einen Dienst, der vielleicht in unseren Augen niedrig ist. Jeśli mogę wymienić przykład służby, która w naszych oczach wydaje się troszkę mniej znacząca. Jakobus schreibt, ein reiner Gottesdienst ist dieser Witwen und Waisen in ihrer Drangsal zu besuchen. Jakub na przykład napisał te słowa, że czystym usługiwaniem jest to, aby nieść pomocy albo pocieszenia wdowom w ich ucisku. Ich habe gerade ein Beispiel vor Augen aus der Praxis. Przed oczyma stoi mi pewien też żywy przykład. Eine junge Schwester besucht eine Witwe. Była pewna młoda siostra, która odwiedziła pewną wdowę. Und sie sagt zu ihr, du bist der erste Mensch in dieser Woche, mit dem ich reden kann. I ta wdowa mówi do tej młodej siostry, że ty jesteś pierwszym człowiekiem, z którym mam możliwość w ogóle rozmawiać w tym tygodniu. Das ist sogar ein Dienst, den Kinder ausüben können. Jest to służbą, którą też i wy dzieci możecie wykonywać. Ihr glaubt gar nicht, welche Freude ihr machen könnt einem alten Menschen. Nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy, jaką wielką radość sprawicie i możecie sprawić starszej osobie.
Wenn ihr einfach einmal hingeht, jeśli po prostu pójdziecie do niej und sagt, wir wollen mal ein Lied singen. I powiecie, wiesz co, chcemy ci zaśpiewać pieśń. Und dann geht ihr wieder nach Hause. I po tej pieśni pójdziecie do domu. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Freude ihr damit gemacht habt. Ale nie zdajecie sobie z tego sprawy, jaką radość sprawiacie takiej osobie, czyniąc to. Wir merken, dass Gottes Wort alle anspricht. Odczuwamy więc wyraźnie, że Słowo Boże do nas wszystkich przemawia. Dann folgt als nächstes, es sei, der da lehrt in der Lehre. Kolejny dar w siódmym wierszu jest, jeśli kto naucza, to w nauczaniu albo w nauce. Und wir verstehen, dass es auch eine Gnadengabe ist, die nicht jeder hat. I dobrze rozumiemy, że jest to również darem, który nie każdy z nas posiada. Der Herr hat ausdrücklich seiner Versammlung Gaben gegeben und da stehen auch Lehrer in dieser Liste. Pan wyraźnie udzielił swojemu zgromadzeniu te dary i w tych wymienionych darach dane zgromadzeniu wymieniony jest też właśnie dar nauczycieli, nauczyciela. Es geht um die christliche Lehre, das ist uns klar. Oczywiście wiemy, że w związku z tym chodzi o nauczaniu chrześcijańskiej nauki. Und wenn wir hier in Kapitel 12 über Praxis reden, i skoro tu w 12 rozdziale mowa jest o życiu codziennym, dann verstehen wir sicher sehr gut, dass jede Praxis nur gut sein kann, wenn sie auf einer richtigen Lehre aufbaut. To myślę, dobrze rozumiemy, że każde odpowiednie postępowaniu w życiu codziennym zbudowane jest na dobrym zrozumieniu nauki Słowa Bożego. Ich gebe immer gerne ein Beispiel aus der Mathematik. Chętnie w związku z tym tematem podaję przykład z matematyki. Die meisten von euch werden vielleicht diese Regel noch kennen. Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Z pewnością znacie tą zasadę, że liczenie, nie wiem, czy to tak się da powiedzieć, kropkowe, nie? Mnożenie jest ważniejsze od odejmowania i dodawania. Ich werde erklären. Wenn ich sage 3 mal 12 plus 4. Jeśli macie takie zadanie matematyczne, 3 razy 4 plus 4. Dann muss ich erst einmal 12 rechnen. To według zasad matematycznych najpierw muszę mnożyć 3 razy 4. Bo das die Punktrechnung ist, bo to jest właśnie, taka jest zasada matematyczna, że najpierw mnożenie lub dzielenie jest wykonywane w pierwszej kolejności. Und dann die 4 dazu. A później dodawanie lub ujmowanie. Wenn ich das andersrum mache, jeśli przeliczę to zadanie w odwrotny sposób albo w błędnej kolejności, dann habe ich vielleicht die Zahlen richtig verarbeitet. To może, jeśli chodzi o samą zasadę, dobrze wyliczyłem, tak? Aber das Ergebnis ist falsch. Ale jednak według zasady matematycznej wynik będzie błędny. So ist auch für unsere geistliche Praxis wichtig, die Lehre zu kennen. I tak samo jest z nauką. My może rozumiemy poszczególne detale, ale jeśli one nie są dobrze w związku swoim zrozumiane i urzeczywistniane, to wtedy źle postępujemy w życiu codziennym. Ich kann nur dann richtig als Christ leben, wenn ich weiß, was der Herr von mir will. Jestem w stanie żyć tylko wtedy odpowiednio jako chrześcijanin, jeśli wiem, co Pan w ogóle ode mnie chce. Und deswegen ist der Dienst der Lehre eben auch hier im Kapitel für die Praxis sehr wichtig. I dlatego właśnie służba nauczania dla życia codziennego tu opisanego w tym rozdziale jest tak istotna. Und für den, dem der Herr diese Gabe gegeben hat, i dla tego, który otrzymał właśnie taki dar, ist es wichtig, dass er die Lehre rein verkündet. Ważne jest, aby on, mając ten dar, głosił czystą naukę Słowa Bożego. Schon früh ist in die Christenheit etwas eingedrungen, was nur verderblich war. Bo już bardzo wcześnie, jeśli chodzi o historię w ogóle zgromadzenia na tej ziemi, wkradły się nauki niszczycielskie. Petrus spricht von falschen Lehrern. Piotr sam w swoim liście mówił o fałszywych nauczycieli. Und deswegen haben die Zuhörer auch immer die Aufgabe zu prüfen, ob das, was gelehrt wird, mit dem Wort Gottes übereinstimmt. I dlatego słuchacze danej nauki zawsze mają ten obowiązek, aby badać, aby oceniać to, co jest głoszone. Dann kommt die nächste Gnadengabe, eine Gnadengabe der Ermahnung. Kolejne napomnienie, albo kolejny dar w 8 wierszu to napomnienie.
napominanie. Ich habe den Eindruck, dass das fast das Schwierigste in dieser Liste ist. Wydaje mi się, że jest to prawie że najtrudniejszym zadaniem w tych wymienionych tutaj. Besonders in der Zeit, in der wir heute leben. Szczególnie w czasie, w którym dzisiaj żyjemy. Wir sind mehr oder weniger von dem Geist der Welt umgeben. Jesteśmy mniej lub bardziej otoczeni duchem tego świata, der jedem einzelnen immer wieder sagt, du musst dich nicht unterordnen. Duchem takim, który każdemu z nas wmawia, że nie musisz się podporządkować nikomu. Lebe dein Leben, wie du willst. Po prostu żyj swoim życiem, jak ci się podoba. Und auch die ganze Erziehung führt dazu, dass wir selbstsüchtig werden. I też całe wychowywanie dzieci dąży w tym kierunku, żebyśmy byli zupełnie egoistyczni. So dass uns sehr schwer fällt, eine Ermahnung anzunehmen. I takie usposobienie ogólne w towarzystwie naszym sprawia nam wielką trudność przyjmowania jakiegokolwiek napominania. Und vor diesem Hintergrund ist es auch schwierig, eine Ermahnung auszusprechen. Dlatego wiedząc o tym tle, można powiedzieć, towarzystwa i społeczeństwa, jesteśmy w szczególnej trudności w ogóle wypowiadać jakiekolwiek napomnienia. Es gehört in jedem Fall ein Herz für die Gläubigen dazu. Wykonując ten dar, oczywiście też konieczne jest serce dla wierzących. Das zunächst einmal erfüllt ist von der Liebe zu den anderen. Serce takie, które wypełnione jest w pierwszej kolejności miłością do wszystkich innych. Dass man selber auch eine Trauer darüber empfindet, wenn jemand eine Ermahnung braucht. Serce takie, które samo smuci się też z tej świadomości, że dana osoba potrzebuje napomnienia. Ich glaube aber, dass es noch eine andere Voraussetzung gibt, die sehr wichtig ist. Ale jest jeszcze inny warunek potrzebny dla wykonywania takiej służby. Wir brauchen das Vertrauen des anderen. Żeby wykonywać służbę napominania w danej osobie, to musimy najpierw mieć zaufanie tej osoby. Ich glaube für mich, eine Ermahnung einem Fremden gegenüber auszusprechen, ist nicht angemessen. Ja osobiście uważam, żeby wypowiadać napominania wobec osób nam nieznanych, jest rzeczą niekoniecznie stosowną. Gerade wenn ich einen Mitbruder oder eine Mitschwester ermahnen will. Szczególnie jeśli ja chcę jakąś daną osobę, brata lub siostrę napomnieć, dann gehört dazu ein Verhältnis, das sich über eine längere Zeit schon aufgebaut hat, ein Verhältnis des gegenseitigen Vertrauens. To jest do tego potrzebna relacja, która już przez jakiś czas istnieje i jest zbudowana, utwierdzona. Und ich glaube auch für mich, dass es eine Ermahnung an Ältere ist. Myślę, że jest to też szczególnie napomnieniem zwróconym do starszych. Ein solches Vertrauensverhältnis zu Jüngeren aufzubauen. Mianowicie, żeby szczególnie starsi, którzy niosą pewną odpowiedzialność, budowali sobie też tą relację do młodszych. Unseren jüngeren Geschwistern zu zeigen, dass wir sie lieben. Mianowicie, pokazać naszym młodszym współwierzącym, że miłujemy ich. Und dass wir ein echtes Interesse an ihnen haben. I że rzeczywiście leży nam na nich. An ihren Verhältnissen, auch an ihrem inneren Seelenzustand. Interesujemy się ich okolicznościami danego, można powiedzieć, pokolenia i ich trudnościami. Ein älterer Bruder hat mir mal erzählt, pewien starszy brat mi osobiście raz opowiadał, dass er einen jüngeren Bruder begrüßt hat, że przy jakiejś tam okazji przywitał młodszego brata mit den Worten, wie geht es dir und wie geht es deiner Seele? Z słowami, jak się masz i jak się ma dusza twoja? Und er hatte die Antwort bekommen, das hat mich noch nie jemand gefragt. I wtedy otrzymał odpowiedź od tego młodego brata, wiesz co, jeszcze nigdy nikt nie zadał mi takie pytanie. Ihr versteht aus diesem Beispiel, was ich meine. Z tego przykładu, myślę, dobrze rozumiecie, o co mi chodzi. Wenn ich jemanden ermahne, der in dieser Haltung ist, der interessiert sich ja eigentlich gar nicht für mich. Jeśli ja chcę napominać daną osobę, która o mnie wie, że ja się w ogóle nią nie interesuję z życia codziennego.
Glaube, dass die Ermahnung dann wenig Erfolg hat. Myślę, że napomnienie nasze będzie miało bardzo słabe powodzenie. Wir haben im Deutschen zwei Wörter, Bringschuld und Hohlschuld. W niemieckim mamy dwa takie słowa, można powiedzieć, wina dawania i wina odbierania, albo przyjmowania. Winność, można powiedzieć, bardziej. Und ich glaube, dass dieses, dass dieser Aufbau des Vertrauens eine Bringschuld der älteren Geschwister ist. I myślę, to są w ogóle dwa określenia takie fachowe z danej dziedziny. I myślę, że właśnie budowanie relacji do młodszych ludzi to jest właśnie ta winność przynoszenia, podawania starszych. Der nächste Punkt ist etwas materielles. Kolejny aspekt wymieniony w 8 wierszu jest pewną rzeczą bardziej materialną. Der gibt in Einfalt oder nach der Anmerkung in Deutsch Lauterkeit oder Aufrichtigkeit. Mianowicie, jeśli kto obdarowuje albo daje, udziela, to w szczerości albo w szczerości. Es ist das Geben materieller Gaben. Chodzi tu konkretnie o dawanie darów materialnych. Auch dazu gehört ein offenes Auge für die Bedürfnisse der Geschwister. Jeśli chcemy wykonywać taki dar, to potrzebne są otwarte, świadome oczy dla potrzeb wierzących. Aber es sind zwei wichtige Voraussetzungen nötig, um das in der rechten Weise auszuüben. Ale są jeszcze dwa inne zasadnicze warunki konieczne, aby w odpowiedni sposób wykonywać taką służbę. Der eine ist hier im Text, Einfalt oder Aufrichtigkeit. Jeden warunek czytamy tutaj w tekście, mianowicie szczerość. Ich glaube, das bedeutet zu viel, etwas zu geben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Myślę, że chodzi o to, aby dawać, nie oczekując, można powiedzieć, przyjmowania. No, zwrotnego odwdzięczania się. Also aus einem ehrlichen Mitgefühl mit der Not eines anderen. To znaczy po prostu działać z szczerego współczucia albo w trudności drugiej osoby, w potrzebie drugiej osoby. Und der zweite Punkt ist so ein bisschen aus der Lebenserfahrung heraus. Drugą rzeczą, drugim warunkiem jest takim, którym chciałbym powiedzieć bardziej z doświadczenia własnego życia. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass so ein Dienst im Verborgenen geschieht. Myślę, że po drugie, taka służba dzieje się w ukryciu. Aus zwei Gründen. I to chciałbym wam powiedzieć z dwóch zasadniczych powodów. Erstens wollen wir nicht uns selbst dadurch irgendwie in den Vordergrund stellen. Po pierwsze, wykonując taką służbę, nie chcielibyśmy siebie samych wywyższać albo stawiać na pierwszym planie. Und zum anderen wollen wir den Empfänger nicht in Verlegenheit bringen. A po drugie, nie chcielibyśmy zawstydzać też otrzymującego, że jest po prostu w tych potrzebach. Eine Gabe in der rechten Weise zu geben ist ebenso schwer wie sie zu empfangen. Bo wiecie, że dawanie daru albo pomocy jest zarówno trudne, jak też przyjmowanie daru w potrzebie. Also wir halten fest, es ist nötig ein Herz der Liebe und des Mitgehens mit den Nöten der anderen. Więc pamiętajmy o tym, że po pierwsze jest potrzebne do tego serce współczucia i wiedzy, udziału w trudnościach współwierzących. Aber eine Gnadengabe, die ganz im Verborgenen ausgeübt wird. Ale po drugie też tą świadomość wykonywania tego daru w ukryciu. Und dann kommt ein Punkt, der vorsteht mit Fleiß. Kolejny aspekt wymieniony to kto jest przełożony, niech okaże gorliwość, albo być przełożonym z gorliwością. Und da kann vielleicht gleich die Frage aufkommen. I odnośnie tego daru powstaje, albo mogłoby powstać pytanie. Wer vorsteht, das heißt eine gewisse Leitung oder Führung übernimmt. Że jeśli ktoś jest przełożonym lub ma pewne stanowisko kierownicze, wie kann man das mit einer niedrigen Haltung vereinbaren? To jak można połączyć takie stanowisko z uniżonym usposobieniem? Aber ich glaube, gerade diese Gesinnung niedrig zu denken. Ale myślę, że właśnie to usposobienie, mianowicie myśleć nisko albo w uniżony sposób o sobie samym,
Das heißt, nicht hoch von sich selbst zu denken. To znaczy nie myśleć, nie sądzić wyniosłe o sobie samym. Die gibt erst die moralische Berechtigung, anderen vorzustehen. To dopiero takie usposobienie daje nam moralne pozwolenie na to, aby być przełożonym innych. Ich denke an den Herrn Jesus selbst. Myślę teraz o samym Panu Jezusie. Er hat sich selbst erniedrigt. On sam się uniżył. Und wenn wir sein Leben auf der Erde überdenken, jeśli przypomnimy sobie jego życie na tej ziemi, dann lesen wir einige Male, nachdem er ein Wunder getan hat, to kilka razy, kiedy wykonał cud, czytamy w Słowie, dass er erstens sagte, man sollte nicht darüber reden, że po pierwsze mówił, nie mówcie o tym innym, und zweitens, dass er dann oft sagte, lasst uns woanders hingehen. A po drugie, często czytamy, że mówił, odejdźmy na inne miejsce. Das heißt, er wollte das eigentlich nicht so in der Öffentlichkeit, dass das so in der Öffentlichkeit ausgebreitet wird. Krótko mówiąc, nie chciał, aby to było rozgłaszane w publiczności. Es ließ sich nicht verhindern, das war die andere Seite. Oczywiście nie można było tego zawsze, nie można było temu zawsze zapobiec. Aber er selbst wollte im Hintergrund bleiben. Ale Pan z zasady chciał pozostać w tle. Und ich glaube, in einer solchen Haltung haben wir eine moralische Kraft, auch vorzustehen. Ja myślę, że właśnie tylko z takim usposobieniem otrzymamy moralny autorytet i siłę być przełożonymi. Einem Bruder oder einer Schwester, deren Leben man sieht, dass sie dem Herrn unterworfen ist. Jeśli obserwujemy życie danego brata, danej siostry i widzimy w tym życiu, że jest rzeczywiście podporządkowane, chętnie podporządkowane Panu, dem nimmt man auch ab, wenn er einmal etwas sagt, um hier vorzustehen oder in Richtung anzugehen. To uwierzcie mi, że takiej osobie uwierzycie też, jeśli powie nam też słowa stanowiska bardziej właśnie przełożonego, słowa napomnienia na przykład. Wir verstehen, es ist schwierig, aber doch ein Dienst, der nötig ist. Więc dobrze rozumiemy, że jest to trudną rzeczą, ale jednak służbą konieczną. Und dann als letztes, der Barmherzigkeit übt mit Fröhlichkeit. Ostatnią rzeczą, kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Barmherzigkeit ist ein Wort, das beschreibt eine Haltung. Miłosierdzie jest słowem, które opisuje takie usposobienie, die bereit ist, jemand in bestimmten Umständen zur Hilfe zu kommen. Mianowicie takie, które jest gotów udzielić pomocy danej osobie w danych albo szczególnych okolicznościach. Wir kennen ja diese Geschichte von dem Mann, der unter die Räuber gefallen ist. Wszyscy znamy tą opowieść o tym mężu, który wpadł w ręce tych złodziei. Jesus erzählt das, er ist dort niedergeschlagen worden, halbtot liegen gelassen worden. Pan Jezus opowiada to wydarzenie, mianowicie, że ten człowiek został pobity i pozostawiony z boku ulicy. Dann gehen zwei vorüber, die das sehen, aber nicht helfen. I mijają go dwie osoby, które widzą, ale nie pomagają. Und ein dritter kommt und nimmt sich seiner an und hilft ihm und bringt ihn in eine Herberge. A później pod koniec mija go trzecia osoba, która też go widzi, zmiłowała się nad nią, nad tą osobą i pomogła mu. Und dann fragt der Herr Jesus, wer ist es, der die Barmherzigkeit getan hat? I wtedy Pan zadał słuchaczom pytanie, kto z tych trzech udzielił rzeczywiście miłosierdzie? Beziehungsweise der Herr Jesus sagte, wer war der Nächste? Und die Antwort war der, der die Barmherzigkeit getan hat. Lub Pan, bardziej mówiąc, zadał pytanie, kto z tych trzech był bliźnim tej danej osoby i sam udzielił odpowiedzi, mówiąc, że ten, który ukazał zmiłowania, ten był bliźnim. Also eine ganz konkrete Not. Więc mieliśmy tam opisane szczególną trudność. Und eine Hilfe in dieser konkreten Not. Konkretną trudność i konkretną pomoc udzielona w tej trudności. Mit einem Herzen von Mitgefühl. Mianowicie wykonana była to pomoc sercem współczucia. Und dann staunen wir, dass der Herr das hier als eine Gnadengabe bezeichnet. I tym bardziej nas zadziwia, że Pan właśnie takie działanie nazywa też darem łaski. Vielleicht hat er wirklich einige, die das besonders
Widocznie Pan rzeczywiście przygotował takich wierzących, którzy szczególnie się nadają do takiego działania, albo są wyposażeni taką umiejętnością. Chciałbym powtórzyć jeszcze raz te słowa. Es gehört ein Herz für die anderen dazu. Oczywiście też i do wykonywania takiej służby konieczne jest serce dla innych i otwarte oczy dla trudności współwierzących. Bo nie zawsze tak jest, że akurat spotykamy się dosłownie z taką sytuacją, że ktoś z nas leży pobity przy ulicy. Manchmal haben wir materielle Nöte. Może, ale spotykamy się z innymi sytuacjami, że ktoś z nas ma materialne trudności. Aber manchmal haben wir auch seelische Nöte. Ale często też z takim przypadkiem, że ktoś ma duchowe trudności. Und auch da ist Barmherzigkeit nötig. I też i w takich sytuacjach potrzebne jest miłosierdzie. Aber ähnlich wie bei dem materiellen Geben. Ale tak samo jak przy udzielaniu materialnej pomocy, mit sehr viel Einfühlungsvermögen. Musimy wykonywać też tą służbę z szczególną dozą, można powiedzieć, współczucia. Interessanterweise wird gesagt, man könne das ausüben mit Freudigkeit. Ciekawe jest na pewno to, że dodane jest to słowo, żeby czynić to z radością. Das heißt, dieser Dienst soll uns nicht zu mühsam erscheinen. To znaczy, krótko mówiąc, że taka służba nie powinna nigdy wydawać się dla nas taką zbyteczną albo uciążliwą. Sondern wir sollen immer wieder diese Bereitschaft haben zum Wohl unserer Mitgeschwister etwas zu tun. Ale zawsze powinniśmy być chętni współdziałać dla dobra naszych współwierzących. Und bevor wir jetzt auf den nächsten Abschnitt gehen, vielleicht nach der Pause, möchte ich doch zu dem 9. Vers dann etwas sagen, weil er die Verbindung ist zu dem vorigen und dem jetzigen Abschnitt. Więc zanim teraz przejdziemy do drugiego urywku, może uczynimy to już po przerwie, ale chciałbym powiedzieć jeszcze parę słów co do 9. wiersza, bo jest on powiązaniem między pierwszym i drugim urywkiem. Wir können das einerseits als Summe des bisher gesagten verstehen. Z jednej strony ten wiersz jest podsumowaniem tego, co było powiedziane poprzednio. Und andererseits als Einführung für das, was jetzt kommt. Ale z drugiej strony jest to też wprowadzeniem w kolejny urywek. Wir wollen das zunächst einmal als Summe des bisherigen verstehen. Więc jeśli patrzymy na ten wiersz najpierw jako podsumowanie poprzedniego urywku. Wir wissen ja, dass an vielen Stellen das Wort Gottes uns ermahnt, einander zu lieben. To wiemy, że w wielu miejscach Słowa Bożego, Słowo Boże napomina nas miłować się wzajemnie. Und vielleicht ganz kurz oder ein paar Worte, ein paar Gedanken zu Liebe. I dlatego chciałbym powiedzieć kilka krótkich słów odnośnie miłości. Liebe zu beschreiben ist äußerst schwierig. Opisać miłość jest rzeczą bardzo trudną. Selbst in der Schrift finden wir eigentlich keine direkte Beschreibung. Nawet w Słowie Bożym nie znajdujemy bezpośredni opis, co to jest miłość. Sondern wir finden mehr Punkte, an denen man Liebe erkennen kann. Ale bardziej znajdujemy w Słowie Bożym opisanych kilka punktów, za pomocą których możemy poznać, co to jest miłość. Es gibt ein Vers in 1. Johannes 3. Na przykład w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, znajdujemy pewien wiersz. Vers 3:16. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. In diesem Brief wird ja einiges von der Liebe Gottes geschrieben. W tym liście nie jedna rzecz jest opisana, albo mowa o miłości Bożej. Und hier haben wir einen Schlüssel dafür, woran man die Liebe erkennen kann. I w tym wierszu znajdujemy pewien klucz, jak można rozpoznać miłość. Daran, dass der Herr Jesus für uns sein Leben gegeben hat. Mianowicie rozpoznajemy miłość w pierwszej kolejności po tym, że Pan Jezus za nas oddał swoje życie. Ich sage mal, daran kann man unter anderem Gottes Liebe erkennen. Albo inaczej mówiąc, w tym między innymi możemy rozpoznać, że Bóg nas miłuje. Und so könnten wir in der Schrift forschen auf solche Auswirkungen von Liebe. I podobnym do tego wiersza moglibyśmy szukać jeszcze
inne wiersze, które pokazują nam bardziej owoce miłości, za pomocą których można poznać, że istnieje coś takiego jak miłość. Und in 1. Korinther 13 finden wir auch manche Aufzählung, wie Liebe sich verhält. I w 1. liście do Koryntian 13 rozdziale też znajdujemy tak naprawdę owoce pokazujące, jak miłość się odzwierciedla albo okazuje. Was sie tut oder was sie nicht tut. Co czyni, co nie czyni. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Sichtpunkt von Liebe. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt miłości. Dass er aktiv von dem ausgeht, der liebt. Aktiv meine ich jetzt nicht, man liebt, sondern man selbst geliebt wird. Das ist Gegenliebe, das ist dann die Reaktion auf Liebe. Aber Liebe selbst ist von sich aus aktiv. Po prostu taki, że osoba miłująca aktywnie zwraca się wobec tej, którą miłuje, że nie oczekuje miłości zwrotnej, tylko aktywnie działa, bo po prostu działa. Miłuje. Da ist die göttliche Liebe natürlich das Beispiel überhaupt. W takim cudownym albo idealnym stanie miłości oczywiście miłość Boża jest doskonałym przykładem. Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Bo Bóg miłował nas w momencie, kiedy byliśmy jeszcze wrogami. Als wir Sünder waren. Kiedy byliśmy grzesznikami. Und überhaupt keine, von uns aus keine Aktivität hatten, zu ihm zu kommen. I miłowała nas w stanie, w którym w ogóle nie wykonywaliśmy żadnych starań, żeby zbliżyć się do Boga. Und ich glaube, dass das eine Lektion ist, die sehr, sehr schwer zu lernen ist. I myślę, że to jest bardzo trudną lekcją dla nas, żeby się nauczyć takiej miłości. Weil wir sehr durch unser Gefühl bestimmt werden. Bo nasza miłość bardzo często jest kierowana i zmieszana z naszymi osobistymi uczuciami. Zunächst darauf zu warten, dass wir in irgendeiner Weise geliebt werden. Mianowicie takimi, które najpierw oczekują miłości od innych, um dann mit Gegenliebe zu antworten. I wtedy, odczuwając tą miłość, chętnie odpowiadamy też z miłością. Ich muss das einfach mal an euch weitergeben, dass ihr darüber nachdenkt. Chciałbym wam przekazać te myśli, abyście po prostu rozmyślali nad nimi. Dass Liebe also von sich aus aktiv ist. Że miłość jest aktywna sama z siebie. Dass wir wirklich uns vorstellen, da ist ein Bruder, eine Schwester, die möchte ich, die will ich jetzt lieben. Że wyobrażamy sobie, że jest tutaj pewien brat, pewna siostra i decyduje tą siostrę, tego brata chcę po prostu miłować. Ich weiß nicht, wie das bei jedem Einzelnen in deinem Herzen ist. Oczywiście ja nie wiem, jak to się ukazuje u każdego z nas osobna w sercu naszym. Aber das ist an sich das Wesen der Liebe, aktiv den Nächsten lieben zu wollen. Ale taka jest prawdziwa istota miłości, żeby aktywnie miłować innych. Und nicht nur die Geschwister, die uns sympathisch erscheinen. Oczywiście oznacza to, że miłujemy nie tylko wierzących, współwierzących, którzy wydają nam się dla nas sympatyczni, sondern alle. Ale wszystkich. Auch der Herr hat alle von uns. Też Pan miłował każdego z nas. Ohne Unterscheidung. I tu nie było różnicy. Und dann wird das hier verbunden, die Liebe sei ungeheuchelt. I to słowo tutaj o miłości powiązane jest z myślą, żeby była nieobłudna. Wir verstehen, was gemeint ist. Nicht irgendetwas wie ein Schauspieler zur Schaustelle. Myślę, że rozumiemy, o co chodzi. Mianowicie to, żebyśmy nie miłowali jak aktorzy, sondern es muss von innen herauskommen. Ale miłowali w ten sposób, że miłość pochodzi rzeczywiście z wnętrza naszego. Und ich meine, wenn wir darüber nachdenken, wollen wir immer den Herrn Jesus als unser Vorbild sehen. I myślę, kiedy rozmyślamy o miłości, to zawsze miejmy przed oczyma przykład Pana Jezusa. Er hat uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben. On miłował nas i sam siebie za nas wydał. Und damit wollen wir diese Stunde jetzt schließen, einfach mit diesem Gedanken, den wir auch mitnehmen wollen. Wie ist meine Liebe zu den anderen? I może zakończmy tą godzinę tą myślą, jaka jest miłość moja wobec innych. Und vielleicht mit der Bitte auf unseren Herzen. I może też z prośbą leżącą na naszych sercach do Pana. Herr Jesus, hilf mir, meine Geschwister, die Menschen überhaupt zu lieben. Która mówi, Panie Jezu, pomóż mi w ogóle miłować współwierzących i współludzi.
ich mich mit dem Text beschäftigte, wusste ich nicht, wie weit wir vielleicht kommen würden in der Betrachtung. Kiedy osobiście zająłem się tym tekstem przed naszymi wykładami, sam nie wiedziałem do końca, dokąd dojdziemy w naszym rozważaniu. Scheint mir, dass wir nicht ganz bis zum Ende kommen. Wydaje mi się, że dzisiaj nie dojdziemy do samego końca rozdziału. Aber ich hoffe, ihr habt Geduld mit mir. Ale miejcie cierpliwości ze mną. Weil es doch wichtige Belehrungen sind, die wir in dem Kapitel finden. Bo potrzebujemy ten czas wyjaśnić wszystkie te wyjaśnienia, które są bardzo ważne. Und ich möchte gerne auch zu jedem einzelnen Punkt ein paar Gedanken sagen. I dlatego leży mi na sercu do każdego z tych punktów tu wymienionych też powiedzieć kilka myśli. Manche scheinen so selbstverständlich zu sein. Niektóre z nich wydają nam się może bardzo oczywiste. Das hatten wir gestern schon einmal gesagt. Już wczoraj to powiedzieliśmy. Dass man glaubt, man müsste nicht weiter etwas dazu sagen. Że wydaje nam się często, że już nie trzeba mówić do takich oczywistych słów. Und doch legt Gottes Wort uns das jetzt vor. Ale jednak Słowo Boże przedstawia nam teraz te wypowiedzi. Und wir wollen doch hier und da ein paar Gedanken aussprechen. I chcielibyśmy tu i tam dodać kilka słów. Über die Liebe hatten wir gesprochen. Już mówiliśmy o miłości. Und sie soll so über allem jetzt stehen. I niech ta miłość, te myśli o miłości nad tym wszystkim, można powiedzieć, stoją. Und dann denken wir sicherlich auch an unsere Liebe zu unserem Herrn. I w związku z tym oczywiście myślimy też o naszej miłości do Pana, die wir dadurch zeigen können, dass wir gehorsam sind. Którą pokazujemy przez to, że jesteśmy po prostu posłuszni. Der Jesus hat gesagt, bo Pan Jezus powiedział, wer mein Wort hat und es tut, der ist es, der mich liebt. Kto posiada słowo moje i wykonuje je, ten jest ten albo taki, który mnie miłuje. Das heißt, wir können über Liebe reden. Więc w naszym życiu może tak być, że możemy mówić o miłości, aber wir müssen sie auch ausüben. Ale Bóg chce, żebyśmy ją też wykonywali. Jetzt kommt als nächstes ein Ausdruck, verabscheut das Böse. Teraz w 9 wierszu spotykamy się z takim szczególnym kolejnym wyrazem, który mówi, brzydźcie się złem. Es gibt an einer anderen Stelle einen Vers, der heißt, von jeder Art des Bösen haltet euch fern. W innym miejscu, w liście do Tesaloniczan, znajdujemy takie słowo, powstrzymujcie się od wszelkiego rodzaju zła. Das ist ein kleiner Unterschied zu dem hier ausgesprochen. To jest, w tym leży pewna różnica do tego, co tu czytaliśmy. Das eine ist etwas Aktives, sich von einem Bösen fernzuhalten. Jedno słowo pokazuje nam pewną aktywną czynność, mianowicie dystansowania się od zła. Wenn ich also irgendetwas Böses sehe, dann muss ich mich wegwenden. To znaczy, jeśli ja widzę w moim życiu otaczające mnie zło, to muszę aktywnie się oddalić od tego zła. Ich habe den Eindruck, dass das hier in Römer 12 noch etwas tiefer geht. Ale myślę, że tutaj w liście do Rzymian ta myśl sięga jeszcze dalej niż ta, którą widzimy w pierwszym liście do Tesalonicza. Das ist eine innere Haltung. Mianowicie tu jest przedstawione nam nie tak bardzo aktywne działanie, tylko wewnętrzne usposobienie. Etwas zu verabscheuen bedeutet, sich davor zu ekeln. Mianowicie brzydzić się złem to jest naprawdę taki głęboki wyraz obrzydzenia, jak przed rzeczą naprawdę obrzydliwą. Und deshalb hält man sich davon fern. A przed obrzydliwością, albo od obrzydliwości oddalamy się. Jeder Gedanke daran ist einem unangenehm. Wszelka myśl o obrzydliwościach jest nam nieprzyjemna. Da kommt ein inneres Gefühl des Widerstands auf. Myśli o obrzydliwościach budzą w nas myśli naprawdę takie odpychające. Und dann verstehen wir, dass es mehr ist als sich von dem Bösen fernzuhalten. I dlatego rozumiemy, że to sięga nieco dalej, jak tylko same oddalanie się, można powiedzieć, neutralne od złego. Das ist in unserer heutigen Zeit vielleicht auch wichtiger als je. Myślę, że w dzisiejszym czasie jest to tym ważniejsze jak kiedykolwiek. Was heute im Zusammenleben der Menschen als gut und richtig angesehen wird. Bo co w naszym czasie, jeśli chodzi o współżycie ludzi, uważane jest za dobre lub za złe, ist komplett gegen Gottes Wort. Jest zupełnie wbrew Słowu
Es ist einfach böse. Jest to po prostu złe. Aber die Gefahr ist, weil es immer wieder an uns herantritt, dass wir uns daran gewöhnen. Ale ponieważ wciąż na nowo spotykamy się z tym złem, to nastaje niebezpieczeństwo, że przyzwyczajamy się do niego. Nicht in dem Sinn, dass wir selber tun, może nie w tym znaczeniu, że aktywnie wykonujemy zło, aber dass wir ein Gefühl dafür verlieren, wie böse das ist. Ale w tym znaczeniu, że tracimy wyczucie na to, jakie naprawdę to zło jest złe. Auch wenn wir es nicht verhindern können. Nawet jeśli często nie jesteśmy w stanie nawet uniknąć tego, że spotykamy się z złem. Auch wenn wir nicht verhindern können, dass wir hin und wieder damit konfrontiert werden. Że tu i tam naprawdę spotykamy się z tym złem. Sollte doch diese Haltung in unseren Herzen sein. Abscheu zu empfinden für das, was gegen Gottes Wort ist. To jednak takie usposobienie powinno być w naszym sercu, aby świadomie odczuwać wyraz albo odczucie takiej obrzydliwości przed złem. Und weil eben diese Gefahr ist, dass wir etwas oberflächlich darüber denken. A ponieważ w naszym życiu jest, istnieje takie niebezpieczeństwo, żeby być powierzchownym w traktowaniu złego. Endet dieser Satz, haltet fest am Guten. To zdanie wtedy kończy się, dlatego kończy się słowami, trzymajcie się dobrego. Das Gute festzuhalten ist immer die Bewahrung vor dem Bösen. I dlaczego? Ponieważ trzymania się z dobrego jest odpowiednim lekarstwem na ochronę przed złem. Auch wenn zum Beispiel die Menschen heute sagen, man muss nicht mehr heiraten, man kann auch so zusammenleben. Nawet jeśli ludzie dzisiaj mówią nam, że nie ma już takiej potrzeby pobierać się, można żyć też bez zobowiązania z sobą, dann sagen wir halten fest am Guten. To my mówimy nie tylko, że to jest złe, tylko trzymamy się też tego, co jest dobre i pobieramy się. Das ist nur ein Beispiel von vielen, man könnte jetzt noch sehr viel anfügen, ich will das nicht tun. To jest jeden przykład z wielu, chciałbym go tylko tak przedstawić reprezentatywnie dla wielu innych. Vers 10, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander. 10 wiersz, miłością braterską jedni drugich miłujcie. Das Wort unterscheidet Liebe und Bruderliebe. Słowo Boże rozróżnia miłość od miłości braterskiej. Das eine ist das höhere, die Liebe übergeordnet. Sama miłość jest tą rzeczą, można powiedzieć, najwyższą, która stoi nad wszelką inną, wszelkim innym rodzajem miłości. Und Bruderliebe ist eben Liebe in eine bestimmte Richtung. A miłość braterska jest pewien, powiedzmy, oddział miłości albo miłość celująca w jednym konkretnym kierunku. Das sind eben alle Gläubigen, die wir ja als Brüder und Schwestern im Herrn verstehen. Mianowicie mamy na myśli miłość zwracająca się bezpośrednio i wyłącznie teraz w tym znaczeniu do wierzących. Und da ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir uns lieben, weil wir zu einer Familie gehören. I w tych relacjach tak naprawdę jest to zrozumiałe samo przez się, że się miłujemy, bo należymy do jednej wspólnej rodziny. Und doch ist die Praxis manchmal anders. Ale niestety nasze życie codzienne pokazuje, że często wygląda inaczej. Deswegen die Ermahnung, seid herzlich in dieser Bruderliebe zueinander. Dlatego czytamy tutaj właśnie to napomnienie, żeby serdecznie miłować miłością braterską. Das soll also aus dem Herzen kommen. Taka miłość braterska powinna wynikać z serca, z głębi serca. Weil wir eben zu einer Familie gehören und wir wissen, der Herr hat uns so geliebt und uns so verbunden deswegen. Właśnie dlatego, że należymy do jednej rodziny i wiemy, że Pan nas umiłował i w taki sposób, jaki jesteśmy połączeni, nas połączył. Und das ist eng verbunden mit dem Nächsten. In der Ehrerbietung geht einer dem anderen voran. I ta czynność ściśle związana jest z punktem kolejnym, gdzie czytamy: wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Liebe hat ja schon diesen Inhalt, dass man den anderen auch achtet als Person. Już sama miłość zawiera w sobie ten podtekst, aby czcić drugą osobę, którą miłujemy. Und die Grundhaltung in Gottes Wort ist immer die, dass wir niedrig von uns denken. A generalną uwagą odnośnie nas samych jest słowa Bożego jest taka, żebyśmy nisko o sobie samych myśleli. Und eben den anderen höher achten als uns selbst. I uważali drugiego
wyżej niż siebie samego. Und darin sollen wir uns gegenseitig ein Vorbild sein, einer dem anderen voran. I w tym właśnie mamy sobie być wzajemnym przykładem. Wyprzedzać się wzajemnie. Dann wird Fleiß angesprochen. Kolejna rzecz tu wymieniona w 11 wierszu jest gorliwość albo pilność. Da kann vielleicht die Frage entstehen, was ist hier an Fleiß gemeint? I oczywiście powstaje pytanie, co Słowo Boże ma na myśli, mówiąc o pilności. Vielleicht mal aus dem zweiten Petrusbrief einen kurzen Vers. Krótki wiersz z drugiego listu Piotra, do tego dodam. Wir müssen des Zusammenhangs wegen von Vers 3 anlesen, bis Vers 5 anschließen. Od 3 do 5 wiersza przeczytamy w pierwszym rozdziale. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznania. Aus diesem Zusammenhang verstehen wir, dass es einen geistlichen Fleiß gibt. Z tego kontekstu wynika wyraźnie, że istnieje coś takiego jak duchowa pilność, gorliwość. Der bemüht ist, in der Kenntnis des Wortes Gottes zu wachsen. Taka pilność, która ubiega się o to, żeby wzrastać w poznaniu Słowa Bożego. Und es ist in einer gewissen Weise auch eine Anstrengung nötig, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. I czyniąc to, rozumiemy, że potrzebny jest pewien wysiłek, żeby dojść do tego. Und da sollen wir also durchaus fleißig sein, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen. I w tym znaczeniu z pewnością powinniśmy być pilni, mianowicie zajmując się Słowem Bożym. Ganz in einem Nebensatz. A tak na marginesie. Fleiß in unserer Arbeit ist natürlich nicht unwichtig. Pilność w zawodzie naszym oczywiście też nie jest rzeczą nieważną. Aber ich glaube, der Zusammenhang hier ist mehr mit einem geistlichen Fleiß zu sehen. Ale myślę, że kontekst tutaj bardziej celuje w kierunku duchowych działań. Und dann als nächstes, das direkt damit zusammengehört, seid inwohnlich im Geist. Ich weiß nicht, wie Sie das in Polen ausdrückt. W 11 wierszu dalej czytamy, to jest kontynuacją pierwszej myśli, mianowicie płomienieni duchem. Das ist für uns heute ein Wort, das nicht mehr so gebräuchlich ist. Jest to słowo, które w dzisiejszym języku tak bardzo już nie stosujemy. Vielleicht kann man es mit einem anderen Wort erklären, dass wir erfüllt sein sollen mit Heiligen Geist. Ale moglibyśmy to opisać innym słowem, mianowicie bycie napełnieni Duchem Świętym. Nicht in dem Sinne, dass der Herr uns den Geist gegeben hat bei der Errettung. Nie w tym znaczeniu, że Bóg, jakim rozumiemy to, że Bóg dał nam Ducha Świętego przy nawróceniu, sondern dass wir uns in unseren Entscheidungen durch den Geist Gottes leiten lassen wollen. Ale bardziej w tym znaczeniu, żebyśmy byli napełnieni i świadomi i zależni w prowadzeniu przez Ducha Świętego w naszym codziennym życiu. Und auch wenn wir an geistlichen Fleiß denken, verstehen, dass wir auch den Geist brauchen, um Gottes Wort zu verstehen. I nawet jeśli chodzi o gorliwość duchową, wzrastaniu w poznaniu i czytaniu Słowa Bożego, potrzebujemy Ducha Świętego, który nas kieruje do poznania. Und in allem verstehen, dass wir dem Herrn dienen können. I zrozumieli we wszystkim, że możemy służyć Panu. In Hoffnung freut euch. W nadziei radujcie się albo radośni. Das ist eigentlich eine Ermunterung für unser Herzen. Tak naprawdę jest to dla nas pocieszeniem. Weil der Gläubige eben eine Hoffnung hat. Z tego względu, że wierzący posiada nadzieję. Wir wissen, dass es die Hoffnung ist, im Vaterhaus zu sein. Wiemy, że ta nadzieja ma na myśli naszą nadzieję bycia kiedyś w domu Ojca. Und wenn wir über geistliche Hoffnung nachdenken, a kiedy rozmyślamy o duchowych nadziei, duchowej nadziei, dann ist es nicht so, wie wir das in unserem Sprachgebrauch manchmal haben.
Bo nadzieja na pewno nie ma na myśli to, co tak potocznie mówimy w naszym kraju, w naszym społeczeństwie. Wenn wir morgen wieder nach Hause fahren wollen, hoffen wir, dass es nicht schneit. Mówiąc na przykład, że kiedy jutro wracamy do domu, miejmy nadzieję, że nie będzie padał śnieg. Aber wir können das überhaupt nicht wissen, ob es so ist oder nicht. Ale mówiąc te słowa, dokładnie wiemy, że nie wiemy, czy będzie, czy nie będzie. Das ist einfach ein Wunsch, dass etwas so sein möge, wie wir es uns wünschen. Po prostu mówimy o nadziei, ale jest to tylko życzeniem hipotetycznym, czy tak będzie, czy nie. Aber in der Bibel ist Hoffnung eine Zuversicht auf etwas, was Gott versprochen hat. Ale w Słowie Bożym nadzieja jest rzeczą pewnej świadomości obietnicy, którą Bóg dał w Słowie swoim. Wir glauben, dass es so ist. Wierzymy, że tak będzie. Und erwarten, dass es sich erfüllt. I oczekujemy, że się spełni. Wann sich das erfüllt, wissen wir nicht. Oczywiście, kiedy się spełni, to słowo nie wiemy. Und deswegen braucht der Geist hier das Wort Hoffnung. I z tego względu Słowo Boże używa i stosuje słowo nadzieja. Aber es ist nicht ungewiss. Ale ta nadzieja nie oznacza niepewne życzenie. Sondern wir wissen, dass Gott sein Wort erfüllt. Tylko wiemy, że Bóg wypełni swoje słowo. Und deswegen dürfen wir uns freuen. I z tego względu możemy się radować. Erstens, dass wir diese Hoffnung haben. Po pierwsze, że w ogóle posiadamy taką nadzieję. Und zweitens, auf den Tag, wenn sie sich erfüllt. A po drugie, na dzień, w którym spełni się ta nadzieja. Und das ist sicher auch eine große Ermutigung für alle, die in Trübsal sind, die Fortsetzung. I na pewno właśnie ta myśl jest szczególnym pocieszeniem dla wszystkich, którzy znajdują się w trudnościach. Weil wir in aller Not auch dieses wissen, dass sie einmal ein Ende finden. Bo w wszelkich trudnościach wiemy jednak, że i każda trudność skończy się. Natürlich brauchen wir Ausdauer. Owszem, potrzebujemy w trudnościach wytrwałości. Und das ist manchmal sehr schwer. I nieraz jest to naprawdę bardzo trudne. Es braucht dazu geistliche Energie. Potrzebna do tego jest duchowa energia i wysiłek. Und auch Glaubensvertrauen, dass der Herr uns in seiner Hand hat. I też ufność i wiara, że Pan w tych trudnościach trzyma nas w Jego rękach. Aber die Hoffnung hilft zum Ausharren. Ale nadzieja jest właśnie ta, która pomaga nam wytrwać. Womit könnte man sonst einen Todkranken trösten? Jakim innym sposobem moglibyśmy pocieszyć umierająco chorego na przykład? Als nur mit der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Jak tylko właśnie tym słowem nadziei, która pokłada ufność swoją w chwałę przyszłościową. Eine nächste Ermahnung, Ermutigung im Gebet haltet an. Kolejne napomnienie to słowo w modlitwie wytrwali. Auch da weiß der Herr, dass wir müde werden können. Też co do tego Pan dobrze wie, że nieraz jesteśmy zmęczeni. Ich frage mich manchmal, wie der Apostel Paulus wohl gebetet haben mag. Nieraz sam sobie zadaję pytanie, w jaki sposób Paweł modlił się. Wenn er zum Beispiel den Empfängern seines Briefes schreibt. I skoro czytamy w Słowie, że pisał do swoich odbiorców listu, dass er jeden einzelnen in jedem seiner Gebete vor Gott erwähnt. Że on każdego z osobna w każdej modlitwie wymieniał po imieniu. Wenn wir dann an Herrn Jesus denken, kiedy w związku z tym myślimy o Panu Jezusie, wir lesen ja nicht sehr viel von ihm, aber doch einige Male über sein Gebet. O nim niewiele czytamy, jeśli chodzi o modlitwę, życie modlitewne jego, ale nie jedna sytuacja jest opisana. Eine ganze Nacht im Gebet. Na przykład czytamy słowa, że Pan spędził całą noc modląc się. Und in Psalm 102 ist es, glaube ich, steht, ich aber bin gebet. I myślę, że w Psalmie 102 pisze, zgodnie z tekstem oryginalnym, że ja jestem modlitwą. Das ist eben die Ermutigung für uns, auch da an den Jesus zu denken. Właśnie w tym leży pocieszenie, żeby też, jeśli chodzi o tą czynność, pamiętać o Panu Jezusie. Und ich glaube, wir können das auch ganz nüchtern einmal so sehen. I myślę, że całkiem trzeźwo możemy opisać też to tymi słowami.
dass wir auch immer wieder dasselbe beten können, że jest to możliwe modlić się wciąż na nowo o te same rzeczy. Denn Paulus sagt, dass in jedem seiner Gebete an die Gläubigen denkt. Skoro sam Paweł mówił, że w każdej modlitwie mówił zawsze na nowo po imieniu, myślał po imieniu o wierzących wszystkich. Wir wollen nur die Gefahr sehen, dass es zu einer Form werden kann, die keinen Inhalt mehr hat. To tak bardzo nie jest trudnością. Bardziej trudnością jest to, żeby nasza modlitwa stała się martwym przyzwyczajeniem. Aber wenn wir es aus einem echten Bedürfnis tun, ale jeśli wciąż na nowo modlimy się z szczerej potrzeby, o to samo nawet, und wirklich auch an das denken, wofür wir beten, i naprawdę rozmyślamy nad tym, o co się modlimy, ob das Personen sind oder irgendwelche Situationen, czy to osoby, czy sytuacje, dann können wir dem Herrn auch wiederholt dasselbe sagen. To możemy się powtarzać też, mówiąc Panu to samo. Wer würde zum Beispiel aufhören, für einen Angehörigen zu beten, der noch nicht errettet ist? Wyobraźcie sobie, czy ktoś z was mógłby zaprzestać modlić się za krewnego, który jeszcze nie jest zbawiony? Ist immer wieder derselbe Grund zum Beten. Jest to wciąż na nowo sam, jeden i ten sam powód modlitwy. Vielleicht mit denselben Worten. Wyrażamy to może setny raz cały tymi samymi słowami. Aber wir können das aus ganzem Herzen wiederholen. Ale jednak możemy powtarzać to z całego serca. Wir haben vor einiger Zeit mal von einem Fall gehört, dass man 20 Jahre für die Errettung eines Menschen gebetet hat. Ostatnio słyszeliśmy o takim przypadku, że ktoś modlił się 20 lat za nawróceniem jakiejś tam osoby. Und dann hat die Person sich wirklich bekehrt. I w końcu ta osoba rzeczywiście nawróciła się. Im Gebet haltet an. W modlitwie wytrwali. 12 wiersz. Vers 13. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. 13 wiersz. Wspierajcie świętych potrzebach, albo miejcie udział w potrzebach wierzących. Jetzt lesen wir hier etwas, was wir vorher bei den Gnadengaben auch schon mal angesprochen finden. Teraz czytamy tu o pewnym detalu, o którym już mówiliśmy w powiązaniu z poprzednimi darami. Wir haben Vers 8 gelesen, der da gibt in Anfang. Mianowicie w 8 wierszu czytaliśmy, który obdarowuje w szczerości albo w prostocie. Mir scheint das eine besondere Befähigung zu sein, die der Herr jemandem gegeben hat. Myślę, że jest to szczególnym darem albo umiejętnością, którą udziela Pan. Vielleicht eine Charaktereigenschaft. Być może jest to pewną szczególną cechą charakteru, die ihn besonders befähigt, in Verschwiegenheit materielle Gaben weiterzugeben. Która uzdania daną osobę w bardzo szczególny sposób właśnie, ale w ukryciu udzielać pomocy też materialnej. Aber ganz allgemein bleibt für uns alle die Ermunterung. Ale całkiem ogólnie dla nas wszystkich, czy mamy dar, czy nie, pozostaje to pocieszenie, dass uns die äußeren Situationen der Mitgeschwister nicht gleichgültig sind. Albo napomnienie, abyśmy nie byli obojętni co do zewnętrznych potrzeb i okoliczności, w których znajdują się nasi współwierzący. Dass wir daran teilnehmen dürfen. Mianowicie w taki sposób, że możemy mieć udział w tych trudnościach. Dazu gehört natürlich auch, dass wir sie kennen. Warunkiem do tego jest oczywisty, że musimy znać te okoliczności naszych współwierzących. Und das ist vielleicht eine Not in unserer Zeit heute. Ale myślę, że jest to pewnym szczególnym jest to pewną szczególną trudnością w naszym czasie. Man hat den Eindruck, dass die Verbindung der Gläubigen untereinander immer lockerer wird. Mianowicie z tego względu, że mamy to wrażenie, że relacje można powiedzieć oddalają się między współwierzącymi. Eine alte Schwester hat uns einmal gesagt, Na starsza siostra kiedyś powiedziała nam, dass in ihrer Jugend die Geschwister sich auch gegenseitig ihre Situation mitgeteilt haben. Że za jej czasu młodości współwierzący mówili sobie o naprawdę otwarcie o wszelkich trudnościach. Nicht um Mitleid irgendwie zu erhaschen. Nie z tego względu, żeby za wszelką cenę pozyskać współczucia, sondern einfach, weil man sich verbunden fühlte und aneinander teilnehmen wollte an den Bedürfnissen der anderen. Ale z tego powodu, że byli szczególnie związani ze sobą i mieli udział w tych właśnie trudnościach albo okolicznościach.
um teilnehmen zu können, muss ich sie kennen. I z tego względu, żeby mieć udział swój w trudnościach innych, muszę je znać. Dazu gehört natürlich auch wieder ein gegenseitiges Vertrauen. Oczywiście do tego należy też, tak jak już wcześniej mówiliśmy, wzajemne zaufanie. Dass wir wirklich auch etwas von uns sagen können, was uns vielleicht bedrückt oder was uns beschäftigt. Zaufanie, które pomaga nam powiedzieć drugiemu coś o sobie, co nas obciąża. Und wir lesen eigentlich immer wieder zwischen den Zeilen bei jeder dieser Ermahnungen. I myślę, że między wierszami, nie otwarcie, ale między wierszami powtarzająco czytamy tą samą myśl, wie wichtig es ist, von uns selber nicht hochzudenken. Która przypomina nam, że w każdych z tych czynności musimy myśleć nisko o sobie samym. Nach Gastfreundschaft trachtet. Okazujcie albo dążcie do gościnności. Sicherlich ganz einfach zu verstehen. Na pewno proste do zrozumienia słowo. Das heißt, wir sollen nicht nur dann gastfrei sein, wenn das auf uns zukommt. To znaczy, mamy nie tylko być gościnni, kiedy po prostu przypadkowo, można powiedzieć, taka sytuacja, no, jest nam, można powiedzieć, przyniesiona, nie od nas, nie z nas samych. Sondern es soll eine Haltung in unseren Herzen sein. Tylko w naszych sercach bardziej powinna być pewne usposobienie, das immer aktiv auszuüben, wenn wir dazu in der Lage sind. Które nie tylko czeka na to, aż przypadkowo spotkamy się z gościnnością, która aktywnie szuka wykonywać gościnność. Gastfreundschaft schließt auch schon einmal unbekannte Personen ein. A gościnność włącza też okazywanie gościnności nieznanym osobom. Ich glaube, im Hebräerbrief steht, ohne, durch diese haben einige ohne ihr Wissen Engel werden. Bo w liście do Hebrajczyków czytamy, że przez tą gościnność niejedni bez wiedzy proszę? Aniołów gościli. Das heißt also auch Gastfreundschaft fremden gegenüber. To znaczy okazywać gościnność wobec obcych. Wir sehen, dass es eine geistliche Tugend ist. Widzimy, że jest to pewną cnotą duchową. Das sind jetzt alles Ermahnungen, die wir, oder Ermunterungen, die wir gelesen haben. To wszystko są pocieszenia, o których tu czytaliśmy. Die sehr viel mit uns als Geschwistern im Geist, im Glauben zu tun haben. I które bardzo mocno, można powiedzieć, zwracają się do nas jako wierzących w wierze. Ab Vers 14 folgen Ermahnungen, die noch weiter gefasst sind. Ale od 14 wiersza czytamy o napomnieniach, które sięgają jeszcze dalej. Also weiter gefasst im Sinne auf die Personen, um die es jetzt geht. Empfängerkreis. Które sięgają jeszcze dalej, jeśli chodzi o zakres odbiorców, do których się zwracają napomnienia. Und wir verstehen, dass der Herr uns wirklich ernste oder schwere Dinge vorlegt. I dobrze rozumiemy, że Pan kładzie nam na serce naprawdę trudne sprawy, ale sprawy, które on sam też wykonywał i urzeczywistniał. Na pewno pamiętamy o słowie, które wypowiadał Pan wisząc na krzyżu. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Und ich sage mal in aller Ehrfurcht, deswegen kann der Herr uns diese Ermahnung geben, segnet die euch verfolgen. I powiem z bojaźnią, że z tego względu Pan może wypowiadać nam takie napomnienie, aby błogosławić tych, którzy nas prześladują. Gestern haben wir zitiert. Wczoraj już zacytowaliśmy słowo, lernt von mir, które mówi, uczcie się ode mnie. Ich kann jetzt keine Situation beschreiben. Nie jestem w stanie teraz podać wam konkretny przykład, gdzie moglibyśmy sobie wyobrazić taką sytuację. Aber es ist einfach ein Appell an unsere Herzen. Ale jest to po prostu pewien apel zwracający się do naszych serc. Niemanden mit Hass zu begegnen. Mianowicie, żeby nie
zwraca się do nikogo z nienawiścią. Vielleicht könnten wir dazu kommen zu fluchen, zu schimpfen oder irgendwie böse zu reden. Jak szybko skłaniamy się do tego, żeby przeklinać, żeby złorzeczyć, żeby się gniewać. Es gibt ja noch manche andere Munterungen in der Schrift, die in diese Richtung gehen. Jest jeszcze wiele innych napomnień w Słowie Bożym, które celują w podobnym kierunku. Wir wollen einfach den Herrn bitten, dass er uns, wenn so eine Situation kommt, auch die Kraft dazu gibt. Po prostu prośmy Pana o to, każdy z nas w danej sytuacji, żeby nam dawał nową siłę, aby w tej sytuacji czynić Jego wolę. Vers 15. Freut euch mit den sich freunden, weint mit den weinenden. 15. wiersz. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Das ist so eine Mahnung, die an Mitgefühl appelliert. Jest to pewne napomnienie, które zwraca się do naszego współczucia. Der zweite Teil scheint uns einfacher zu sein. Wydaje nam się, że druga część tego napomnienia jest dla nas prostsza do wykonania niż ta pierwsza. Wobei wir manchmal Mühe haben, uns in die Situation eines anderen hineinzuversetzen. Chociaż w każdym z tych przypadków mamy trudność, żeby wczuć się w sytuację albo okoliczności, w których znajduje się nasz bliźni. Aber es fällt uns leichter, ein Mitgefühl mit jemandem zu haben, der in Not ist. Ale wydaje nam się być prostszą rzeczą współczuć osobie będącej w trudnościach, als sich mit jemandem zu freuen, der etwas hat, was wir nicht haben. Niż radować się z drugą osobą, która ma coś, co my nie mamy, czego my nie mamy. Und da spüren wir wieder, wie es an unsere Gesinnung appelliert. I znowu odczuwamy między wierszami to słowo, które zwraca się do naszego usposobienia. Vielleicht wünschen wir uns irgendetwas in unserem Leben. Może są takie rzeczy, które życzymy sobie w naszym życiu. Und der Herr hat es uns nicht oder noch nicht gegeben. A Pan nam nie udzielił albo jeszcze nie udzielił tej rzeczy. Und ein Bruder oder eine Schwester bekommt gerade das. Ale nasz brat, nasza siostra właśnie dokładnie tą rzecz teraz otrzymuje. Einfach die Frage an uns, können wir uns mit freuen, ehrlich. I wtedy musimy sobie zadać szczere pytanie, czy potrafimy się współradować z taką osobą. Will das einfach mal bei dieser Frage belassen. Chciałbym zakończyć ten komentarz z tym właśnie pytaniem. Vers 16, Anfang, seid gleichgesinnt gegeneinander. 16. wiersz, bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. In der Anmerkung im Deutschen steht, noch einmal denkt dasselbe. W niemieckim tu jest odnośnik, który mówi myślcie to samo. Aber wir müssen das so verstehen, dass wir nicht wie Maschinen arbeiten, die immer nur dasselbe tun. Ale musimy zrozumieć to w ten sposób, że nie jesteśmy maszynami, które wszystkie chodzą w ten sam sposób. Sondern es geht um die Richtung unserer Gedanken und die Grundlage unserer Überlegungen. Ale dotyczy to bardziej kierunek naszych myśli i podłoże, fundament, na których myślimy jakąś myśl. Ich will das mal mit einer Fußballmannschaft vergleichen. Chciałbym to porównać z drużyną piłkarską. Jeder hat auf dem Platz eine andere Aufgabe. Każdy z piłkarzy ma inne zadanie na polu. Aber alle denken an dasselbe. Ale każdy z piłkarzy myśli o jednej i tej samej rzeczy. Möchte ich so viele Tore zu schießen, wie es eben geht. Mianowicie szczelić tyle golów, jak to tylko możliwe. Und so wenig zu bekommen, wie es eben möglich ist. I powstrzymać otrzymania golów przeciwko nam. So hat jeder eine unterschiedliche Aufgabe. Właśnie w taki sposób każdy z nas ma różne zadanie. Aber sie denken doch an dasselbe. Sie sind, ale każdy z nich myśli w tym samym kierunku, ma jeden cel. Sie sind also gleichgesinnt. I w tym znaczeniu są jednomyślni. Und das müssen wir verstehen, wenn so ein Vers hier steht. I właśnie w takim znaczeniu musimy ten wiersz rozumieć. Und so wie wir unterschiedliche Aufgaben haben, das haben wir ja gesehen. Tak jak każdy z nas ma różnego rodzaju zadania i są różni, so können wir unterschiedlich arbeiten für den Herrn. Tak każdy z nas w różnym sposobem pracuje dla Pana, aber alle mit demselben Ziel, ale czynimy to jednym celem. Dass wir zur Erbauung unserer Geschwister sind. Mianowicie, abyśmy byli dla i ku zbudowaniu wierzących. Und dass wir den Herrn verherrlichen. I mianowicie, abyśmy naszą służbą uwielbili Pana.
Und dann kommt das, was ich eben gesagt habe, immer zwischen den Zeilen, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch für den Niedrigen. I znowu czytamy podobną myśl, jaką już teraz kilkakrotnie powtórzyliśmy, mianowicie nie bądźcie wynośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Das erste ist, dass wir in einem doppelten Sinn zunächst einmal nicht hoch von uns denken sollen. Pierwszą rzeczą jest, abyśmy w taki dwujaki sposób nie myśleli wysoko o sobie samych, wynośle. Vielleicht aber auch, dass der Wunsch in unseren Herzen sein könnte, vielleicht materiell reich zu werden. Albo na przykład, żeby w naszym sercu nie było to życzenie być bogatym materialnie, na przykład. Oder in einem anderen Sinn Ansehen unter den Geschwistern zu bekommen. Albo na przykład myśl o otrzymaniu uznania wśród wierzących. Sind nicht darauf bedeutet ja, das nicht anzustreben. Po prostu to słowo nie bądźcie albo nie myślcie po prostu nie znaczy, znaczy, żebyśmy nie dążyli do tego, żeby tak było. Wir können immer wieder den Herrn Jesus als Vorbild nehmen. Wciąż na nowo Pan jest dla nas tym przykładem, der nicht auf hohe Dinge sann, który właśnie nie myślał i nie dążył do wyniosłych rzeczy. Haltet euch zu den Niedrigen. Trzymajcie się. Das heißt, oder skłaniajcie się do niskich. Es bedeutet nicht, dass es nicht hochgestellte Gläubige gibt. To nie oznacza, że Pan nie daje wśród nas wierzących, którzy mają jakąś wyższą pozycję. Es bedeutet nicht, dass es nicht auch reiche Gläubige gibt. Nie oznacza to, że nie ma wśród wierzących też i bogatych. Sondern es ist eine Frage der Gesinnung. Ale bardziej chodzi o usposobienie w tym, w czym jesteśmy. Vielleicht lesen wir aus dem Jakobusbrief mal einen Vers. Może przeczytajmy wiersz z listu do Jakuba. Das ist 9, der niedrige, grüne, die ferne Höhe, der reicht aber nur in der Ende. 9 wiersz, a niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego, bogaty zaś z poniżenia swego. Wir haben den niedrigen Bruder, das bedeutet, der in den Augen der Menschen niedrig ist. Więc mamy tutaj brata, który w oczach ludzi jest uniżony. Aber er darf, wie alle Gläubigen, daran denken, dass er ein Kind Gottes ist. Ale i tak jak każdy z wierzących ma przywilej myśleć o jego zbawieniu. Und da darf er die Gnade Gottes rühmen, die ihn so hoch erhoben hat. I w tym znaczeniu może wielbić łaskę Bożą, która tak wysoko go wywyższyła. Und der Reiche, der in den Augen der Menschen hoch ist oder überhaupt in der Gesellschaft hoch angesehen. A osoba tutaj bogata, która w oczach ludzi oczywiście wydaje się być wysoko postawioną, darf daran denken, wie der Herr ihn errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Może myśleć szczególnie o tym, jak Pan ją tą osobę wyzbawił z mocy ciemności, z najniższego dołu. Dass er in diesem Sinne niedrig ist. W tym znaczeniu być usposobienia uniżonego. Wir verstehen also, dass es hier um die Einstellung unserer Herzen geht. Więc widzimy, że obojętnie w czym się znajdujemy, chodzi po prostu o usposobienie serca naszego. Und deswegen können wir durchaus Kontakte mit reichen Gläubigen haben. Dlatego na pewno możemy mieć też kontakt z wierzącymi, którzy są bogaci. Aber eben immer in der Gesinnung, dass wir nicht irgendwie etwas in der Welt sein wollen. Ale zawsze z tym usposobieniem nie chcenia być kimś w tym świecie. Der einzige, der uns wirklich in einem gewissen Sinne erhöht, ist der Herr. Jedyny, który nas w pewnym znaczeniu wywyższa, to jest sam Pan. Ich meine in diesem Sinne, dass er uns seine Anerkennung gibt. Mianowicie wywyższa nas w tym znaczeniu, że w naszym życiu i w tym, czym jesteśmy, udziela nam jego uznanie. Zum Beispiel bei Mose. Na przykład, jeśli chodzi o Mojżesza. Über Mose wird gesagt, dass er der sanftmütigste Mann auf der ganzen Erde war. To o Mojżeszu czytamy słowa, że był najbardziej łagodną osobą na tej ziemi. Und da gab es einmal eine kritische Situation, dass Aaron und Miriam gegen Mose etwas sagten. Ich war nie pokorna.
pokorną. I właśnie jeśli chodzi o Mojżesza, było takie wydarzenie, że Aaron i Miriam albo zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. Und dann hat Gott ein Zeugnis über Mose abgegeben. I wtedy Bóg o Mojżeszu wyraził to świadectwo. Und das gipfelte darin, dass er sagt, ich rede mit ihm wie ein Mann mit seinem Freund. I to świadectwo, które on mówił o Mojżeszu, kończyło się słowami, które mówiły, że ja, to znaczy Bóg, mówię z Mojżeszem jak z przyjacielem. Das ist ein Beispiel dafür, dass jemand sich zu den Niedrigen hält. To jest przykład właśnie takiego, który dąży do uniżonego, do niskich rzeczy. Und Gott ihm eine Anerkennung. A Bóg w jego właśnie usposobieniu udziela mu uznania swojego. Wir warten nicht auf diese Anerkennung. Więc my nie oczekujemy tego uznania. Aber wir wissen, dass der Herr gerecht ist und Lohn gibt zu seiner Zeit. Ale wiemy w podświadomości, że Pan jest sprawiedliwy i udziela wynagrodzenia w stosownej porze. Und dazu gehört auch der Nachsatz, seid nicht klug bei euch selbst. I do tego należy też koniec tego napomnienia, w 16 wierszu, nie uważajcie sami siebie za mądrych. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt unseren Verstand nicht mehr gebrauchen wollen. To nie oznacza, że Bóg nie chce, żebyśmy już nie stosowali naszego rozsądku, naszego rozumu. Sondern bei euch selbst meint, dass wir etwas von uns, dass wir meinen, wir könnten selbst durch unsere Klugheit etwas bewirken oder Gottes Wort verstehen. Ale to słowo bardziej celuje w tym kierunku, żebyśmy nie myśleli o sobie samym, że nasz rozum, nasza mądrość jest taka szczególna i właśnie ona potrafi jedynie coś zadziałać. Oder Unabhängigkeit von dem Heiligen Geist für den Herrn etwas tun. Albo która jest tak wielka, że potrafi nawet w niezależności od Ducha Świętego działać dla Pana. Das 17 vergeltet niemand Böses mit Bösem. 17 wiersz, nikomu złem za złe nie oddawajcie. Da müssen wir vielleicht auf das Wort niemand besonders achten. Musimy tutaj szczególnie zwrócić uwagę na słowo nikomu. Ich will da weiter nichts zu sagen. Es ist einfach so klar, dass wir das sofort verstehen. Nie chcę więcej powiedzieć nic więcej do tego słowa. Jest to tak klarowne, że dobrze rozumiemy, o co chodzi. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Starajcie się o to, co jest dobre albo czcigodne w oczach wszystkich ludzi. Das geht wieder gegen alle Menschen. To słowo zwraca się znowu wobec wszystkich ludzi. Das Wort macht schon mal einen Unterschied und nennt die Ungläubigen die, die draußen sind. Słowo Boże często odróżnia wierzących od niewierzących, na przykład słowami mówiąc o wierzących, że to są ci, którzy są na zewnątrz. Und wenn Paulus über Aufseher schreibt, 1. Timotheusbrief. Kiedy Paweł na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza pisze o nadzorców albo o starszych, dann zählt er ja eine ganze Menge von Eigenschaften auf, die ein Aufseher haben muss. To tam w tym liście wymienia długą listę cech, którą taki nadzorca powinien posiadać. Und ein Punkt davon ist, jeden z tych cechów jest taka, er muss auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. Że ta osoba musi posiadać dobre świadectwo nawet od tych ludzi, którzy są na zewnątrz. Damit er nicht in den Fallstrick des Teufels fällt. Żeby nie popadła w sidła diabelskie. Unser Verhalten soll also so sein. Więc nasze postępowanie powinno być takie, dass wir mit einem guten Gewissen vor dem Herrn, żebyśmy dobrym sumieniem przed Panem, unser Leben vor allen Menschen führen, mogli prowadzić nasze życie przed wszystkimi ludźmi. Natürlich müssen wir damit leben, dass die Ungläubigen uns nicht verstehen. Oczywiście musimy zawsze zaakceptować ten fakt, że niewierzący nas nie zrozumią. Aber das ist hier nicht die Frage. Ale tutaj o to nie chodzi. Sondern die Frage ist hier, wie begegnen wir allen Menschen. Ale tutaj chodzi o to, w jaki sposób zwracamy się do wszystkich ludzi, albo zachowujemy się wobec wszystkich ludzi. Ist das so, dass sie uns da anklagen könnten? Czy zachowujemy się w taki sposób, że ludzie nawet niewierzący mogliby nas oskarżać? Nicht unseren Glauben, den sie nicht verstehen. Nie chodzi o wiarę tutaj, którą i tak nie zrozumią.
sondern einfach unser Verhalten ihnen gegenüber. Ale chodzi o nasze codzienne życie, czy które wobec nich prowadzimy. Und wenn hier steht, seid bedacht darauf, i skoro tu czytamy, starajcie się o to, dann bedeutet das, dass wir uns wirklich Mühe geben, daran zu denken, auch den Ungläubigen gegenüber nichts Unbeziemendes zu tun oder zu sagen. To pokazuje nam to, że musi, że jest to powiązane naprawdę z pewnym wysiłkiem, żeby ubiegać się o to, nie być zawstydzeniem albo zgorszeniem przed niewierzącymi. Albo dla niewierzących. Und es hängt ja auch sehr eng mit dem Wunsch zusammen zu evangelisieren. I to oczywiście jest powiązane też z naszym życzeniem, aby nieść ludziom Ewangelię. Wenn unser Verhalten nicht mit den Worten übereinstimmt, bo jeśli nasze życie nie zgadza się z naszymi słowami biblijnymi, dann haben die Worte wenig, to te słowa są bezwartościowe. Wenn wir also nicht ehrbar uns verhalten würden, więc jeśli nie zachowujemy się czcigodnie przed ludźmi, dann würde man ja sagen können, und du willst mir das Evangelium verkünden. To wtedy nie musimy się dziwić, jeśli niewierzący mówią do nas, a ty chcesz mi głosić Ewangelię. Verstehen, wie das eine mit dem anderen zusammengeht. Więc dobrze rozumiemy, że jedna z drugą rzeczą jest ściśle związana. Und es gibt viele Zeugnisse von Bekehrungen, die dadurch entstanden sind, dass man den guten Wandel der Gläubigen angesehen hat. Jest wiele pozytywnych świadectw nawróceń, gdzie osoba dana nawróciła się na podstawie dobrego świadectwa życia codziennego osoby wierzącej. Eine Predigt ohne Worte. Było to dla niej kazaniem, można powiedzieć, głoszeniem bez słów. Vers 18, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. 18 wiersz, jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Uns fällt vielleicht auf, dass hier eine Einschränkung ist. Widzimy i z pewnością zauważamy, że jest tu pewne ograniczenie. Wenn möglich. Mianowicie to ograniczenie brzmi, o ile to od was zależy. Albo jeśli można. Das bedeutet nicht, dass wir von uns aus keinen Frieden bringen. To nie znaczy, że my z naszej strony nie powinniśmy dążyć do pokoju. Unsere Haltung ist immer die friedfertige. Mianowicie nasze usposobienie powinno być zawsze to gotowe, dążące do pokoju. Aber es kann sein, dass der andere das nicht annimmt. Ale może tak być, że kiedy my ubiegamy się o pokój z kimś, druga osoba nie chce mieć pokoju z nami. Wir werden da nicht mit dem gleichen Unfrieden antworten. Wtedy oczywiście nie leży, albo nie jest sposobem to odpowiednim, żeby oddać tej osobie też słowem niespokojnym. Aber wir müssen einfach akzeptieren, dass es Menschen gibt, die keinen Frieden wollen. Ale musimy po prostu zaakceptować, że są ludzie, którzy z zasady nie chcą mieć pokoju. Sicherlich ist es dann angemessen, dass wir uns zurückziehen. Na pewno jest wtedy stosowne, żeby się wycofać. Aber wir können keinen Frieden erzwingen. Ale nie możemy w takiej sytuacji zmusić osoby do pokoju. Was in unserer Macht liegt, das tun wir. To, co leży w naszej mocy, po prostu czynimy. Aber wenn es nicht beantwortet ist, müssen wir auch damit leben. Ale jeśli ktoś nie przyjmuje tej propozycji, musimy z tym żyć. Und dazu gehört natürlich dann auch Vers 19. Związany z tym jest też 19 wiersz, oczywiście. Recht nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Auch das ist sicherlich sehr, sehr schwierig zu verwirklichen. Z pewnością jest to trudne do urzeczywistnienia. Wie leicht wollen wir reagieren, wenn uns Unrecht getan wird. Jak łatwo i szybko reagujemy w chwilach, gdzie spotykamy się z niesprawiedliwością. Aber hier steht, dass der Herr, oder wenn wir so wollen, auch Gott, das in seiner Hand hat. Ale tu czytamy, jeśli uważnie czytamy, że tak naprawdę Pan ma wszelką pomoc ze swoich rękach. Ich möchte bekannten Versen aus 1. Petrus 2 lesen. Chciałbym do tego przeczytać znane wiersze z 1. listu Piotra 4 rozdziału, albo 2 rozdziału. 21 do 23 wiersza.
Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Letzte Satzteil ist in diesem Zusammenhang jetzt wichtig. Właśnie ostatnia część tego słowa jest istotna w związku z tym. Jesus hat alles seinem Gott und Vater übergeben, was ihm begegnet ist. Mianowicie, Pan Jezus poruszał każdą sprawę swojemu Bogu i Ojcu. Und hat ihm überlassen, wie er reagieren würde. I pozostawił to jemu, jak będzie działał w danej chwili. Das ging so weit, dass er sich auch gefangen nehmen ließ. I to jego zaufanie sięgało nawet tak daleko, że pozwolił być związany. Sich am Kreuz noch verspotten ließ. Pozwolił na drwiny już wiszące na krzyżu. Obwohl er wohl sein Herz gebrochen hat. Chociaż hańba skruszyła jego serce. Hańba skruszyła jego serca. Und das alles hat er seinem Gott übergeben, der recht richtet. I to wszystko pozostawił swojemu Bogu i Ojcu, który sprawiedliwie sądzi. Wir spüren, welch eine Herausforderung das für uns ist. I w związku z tym odczuwamy wyraźnie, jakie to jest dla nas wyzwanie. Ohne Zorn auf Ungerechtigkeit zu reagieren. Mianowicie reagować na niesprawiedliwość bez gniewu. Und zu sagen, Herr, du siehst das. I po prostu powiedzieć w myślach swoich, Panie, Ty to widzisz. Ich übergebe dir das. Pozostawiam tą sprawę Tobie. Und du sollst das regeln, wie es nach deinem Willen ist. I Ty, proszę, układaj tą sytuację, jak jest według Twojej woli. Vielleicht sehen wir diese Reaktion in unserem Leben nicht mehr. Welche Reaktion? Die Gott dann, die der Herr hat so, diesem Unrecht gegenüber. Może pomstę Pana w tym znaczeniu nie doświadczymy już w naszym własnym życiu. Aber wir wollen es trotzdem dem Herrn übergeben. Ale pomimo to pozostawmy tę sprawę Jemu. Und dass der Herr gerecht ist, ist in diesem Vers mit enthalten. A to, że Pan jest sprawiedliwy, to oczywiście zawarte jest w tych wierszach. In dem Ausdruck gibt Raum dem Zorn. Mianowicie w słowach pozostawcie to gniewowi Bożemu. Das bedeutet einfach so viel, dass Gott die Ungerechten nach seiner Gerechtigkeit aufrichtet. Te słowa oznaczają to, że Bóg będzie sądził niesprawiedliwych według Jego sprawiedliwości. Der Zorn Gottes kommt über die Welt der Ungerechtigkeit. Bo gniew Boży spadnie na świat ten niesprawiedliwości. Aber wir wollen das noch einmal verstehen für uns. Ale chcielibyśmy tę sprawę jeszcze raz dla nas pojąć. Das ist eine Herausforderung, die wir nur bestehen können, wenn wir an den Herrn Jesus denken. Jest to wezwanie, które możemy urzeczywistnić tylko pamiętając i myśląc o Panu. Wir dürfen ja dankbar sein, dass wir in einem Land leben, in dem wir Freiheit haben. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że akurat żyjemy w czasie i kraju, gdzie spotykamy się z względnym, można powiedzieć, pokojem. Wo sich vielleicht der Hass der Welt in irgendwelchen Ungerechtigkeiten zeigt. Gdzie gniew świata wobec wierzących okazuje się w pewnym stopniu w niesprawiedliwości. Vielleicht ungerecht behandelt in der Schule. Może doświadczymy niesprawiedliwe traktowanie w szkole. Oder am Arbeitsplatz. Albo w miejscu pracy. Und trotzdem kann das im Herzen brennen bei uns. Ale jednak może to zaboleć w naszym sercu. Und dann wollen wir daran denken, dass der Herr Jesus ungerecht behandelt wurde. I wtedy myślmy o tym, że Pan doświadczył niesprawiedliwe traktowanie. Und alles seinem Gott übergeben hat. I wszystko poruczył swojemu Bogu i Ojcu. Und das dürfen wir nachahmen. I to możemy naśladować. Und dann kommt eine Ermahnung, ein Hinweis in Vers 20. Der natürlich eine Fortsetzung ist, der sehr, sehr schwierig ist für uns. Więc w 20 wierszu teraz czytamy napomnienie, które jest powiązane z tym napomnieniem, które czytaliśmy teraz, ale jest bardzo trudnym też. Dass wir also unseren Feinden gutmütig begegnen wollen. Mianowicie, żebyśmy ukazali dobroć naszym nieprzyjacielom. Als Beispiel hier, wenn hungrig ist oder wenn durstig ist. Jako przykład, karmiąc go, kiedy pragnie, albo
pojąc go, kiedy łaknie. Wie er reagiert, haben wir nicht in der Hand. Jak odpowie na nasze działanie, nie jest w naszych rękach. Es bleibt eine Beschämung für ihn. Pozostaje to dla nim na pewno zawstydzeniem. Das wird mit diesem Bild hier beschrieben, feurige Kohlen auf seinem Haupt. I to zawstydzenie widzimy w tych słowach, że czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniamy na jego głowie. Wenn er aufrichtig ist, wird er sich sagen, das habe ich nicht verdient. Skoro, albo jeśli taka osoba będzie uczciwa, to zauważy, że nie zasłużyła na takie traktowanie. Aber erwarten können wir das nicht. Ale nie możemy tego oczekiwać, że nasi nieprzyjaciele tak to odejmą. Biorą. Myślę, że są dwie możliwe reakcje w takiej sytuacji. Die eine ist, dass er wirklich das einsieht und sein Verhalten ändert. Jedna możliwa jest taka, że rzeczywiście uzna to, że źle postąpił i że nie zasłużył na takie obejście. Die andere könnte sein, dass ein Hass sich steigert. Ale druga reakcja może być taka, że jeszcze bardziej pomnoży się jego gniew albo jego nienawiść. Petrus sagt über den Herrn Jesus. Piotr kiedyś powiedział o Panu Jezusie. Er ist umhergegangen, wohltuend und heilend alle, die vom Teufel überwältigt waren. Że poruszał się po tej ziemi, czyniąc dobrze i uzdrawiając tych, którzy byli napełnieni diabłem, szatanem. Und trotzdem sehen wir, dass der Hass der Menschen sich immer mehr gesteigert. Ale pomimo, że tak działał, to nienawiść ludzi mnożyła się. Und dann spüren wir, dass der Herr möchte, dass wir ihn nachahmen. A jednak odczuwamy wyraźnie, że Pan chce, żebyśmy go naśladowali w tym. Und wir spüren auch, dass wir immer wieder sagen müssen, Herr, alleine kann ich das nicht. Ale zarazem też odczuwamy te myśli, że bez pomocy Pana tego nie potrafimy wykonać. Gerade dazu musst du mir deine Kraft geben. I modlimy się wtedy, Panie, nie potrafię i właśnie w tym potrzebuję Twojej pomocy. Und in jeder Situation wieder neu. I to w każdej sytuacji od nowa. Vielleicht wenn wir das einmal durch seine Gnade so tun konnten. Być może doświadczymy taką sytuację, że raz uda nam się właśnie tak postąpić. Vielleicht nicht buchstäblich, aber von der Sache her. Może nie dosłownie to, że nakarmimy nieprzyjaciela, ale jeśli chodzi o zasadę, tak postąpimy. Dann brauchen wir beim nächsten Mal doch wieder neu seine Kraft und seine Gnade. To jednak przy następnej okazji potrzebujemy nowej pomocy i siły. Und das Geheimnis ist Vers 21. A tajemnica do tego znajdujemy w 21 wierszu. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden. Mianowicie nie daj się zwyciężyć złu. Auch in dem Sinne nicht Böses mit Bösem zu vergelten, wie wir das vorher schon mal gelesen haben. Też w tym znaczeniu, aby nie odpłacać złem za zło. Aber auch in dem Sinn, dass wir nicht in unseren Herzen unruhig werden, zornig werden. Ale też w tym znaczeniu, żebyśmy nie stali się niespokojni w naszym sercu lub zaczęli się gniewać. Das muss ich dann nicht immer nach außen äußern. Może jest to na zewnątrz niewidoczne. Aber es kann auch eine Verbitterung in unseren Herzen hervorrufen. Ale jednak w sercu naszym może powstać rozgoryczenie. Und vielleicht aus dieser Verbitterung auch zu falschen Handlungen kommen. I z tego rozgoryczenia mogą wyrosnąć złe owoce. Sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ale zło dobrem zwyciężaj. Das bedeutet nicht, dass das Böse dann gut wird. To nie oznacza, że kiedy my tak postąpić będziemy, że zło staje się dobre nagle. Das bedeutet auch nicht, dass alles Böse weggeht, was uns begegnet. To też nie oznacza, że można powiedzieć, usunie się wszelkie zło, z którym się spotykamy. Es kann so sein, wie wir schon mal gesagt haben heute. Ale może być tak, jak już to powiedzieliśmy dzisiaj, dass der Feind, wenn er hier so beschrieben wird, einsieht, dass sein Handeln falsch war. Że na przykład nieprzyjaciel uzna to, że jego postępowanie było złe. Und es auch lässt. I pozostawi takie działanie. Aber es kann sein, dass der Hass bleibt. Ale może być, że nienawiść pozostanie w jego sercu. Aber wir dürfen in unserem Herzen in jedem Fall das Böse mit dem Guten überwinden. Ale w każdym przypadku w naszym sercu możemy zwyciężyć zło dobrem.
indem wir eben diese Haltung haben, wie sie hier beschrieben sind. Mając właśnie takie usposobienie, jak tu opisane. Ich denke manchmal über das Wort überwinden nach. Często rozmyślam o słowie przezwyciężyciel, można tak powiedzieć? In der Offenbarung ist es dann geschrieben. Zwycięzca. O zwycięstwa jest Ziga. Przezwyciężający po prostu. Księdza objawienia. No. Dem, der überwindet. O, tam jest zwycięzca. W naszym wierszu, w tłumaczeniu jest mowa o zwycięstwie. Ale to chodzi o przezwyciężającego. Coś, co z oporem trzeba jeszcze wyżej na tym stanąć i to przemóc. Przezwyciężyć. Tak, bo zwycięzca to jest w sensie bardzo absolutnym. Zarządzam wolwalecą i skąpiem Ziga Dieter. Ja, das geht in die Richtung. Ja. Im ersten Johannesbrief steht auch ein Vers, der ähnlich ist. W pierwszym liście Jana czytamy podobne słowo. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Jesus ist? Kim jest ten, który przezwycięża, bo zwycięża nad światem, jeśli nie ten, który wierzy, że Pan jest Chrystusem? Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir kämpfen in der Welt. Nie myślę, że chodzi o to, aby walczyć w tym świecie. Das haben wir ja hier, dass wir dem Feind gegenüber freundlich auftreten wollen. Bo tu właśnie to widzimy, że wobec nieprzyjaciela zwracamy się uprzejmie. Sondern überwinden, scheint mir zu sein, auszuharren. Ale zwyciężyć, przezwyciężyć bardziej oznacza wytrwać. Die Lehre festzuhalten. Trzymać się nauki. Die Gesinnung des Herrn Jesus zu zeigen. I ukazywać usposobienia Pana Jezusa. Auch durch Nöte hindurch konstant zu bleiben. I to nawet w trudnościach. I to wytrwale. Dann hat man für sich die Welt überwunden, indem sie nicht in das Herz hineinkommt. I w takim znaczeniu dla nas samych przezwyciężymy świat, że nie wstąpi do naszego serca. Und das tun wir, indem wir Gutes tun. I to urzeczywistniamy przez to, że po prostu wykonujemy to, co dobre. Also hier in dem Zusammenhang mit Römer 12, weil es da um unsere Praxis geht. W powiązaniu z tym, co tu czytaliśmy w Rzymian 12 rozdziale, bo tu chodzi o nasze życie codzienne. An anderen Stellen ist vielleicht der Schwerpunkt mehr die Lehre, aber hier ist eben der Schwerpunkt unser Verhalten. W innych miejscach może bardziej zwraca się to odnośnie nauki. Tutaj bardziej chodzi o nasze życie codzienne. Und gerade die letzten beiden Verse unseres Kapitels hier. I szczególnie ostatnie dwa wiersze tu naszego urywku. Das möchte ich noch einmal wiederholen. I to chciałbym powtórzyć. Sind eine große Herausforderung für uns. Są szczególnym wyzwaniem dla nas. Die wir nur bestehen können, wenn wir verstehen, dass wir nicht aus eigener Kraft etwas tun. Które możemy tylko wtedy naprawdę spełnić, jeśli zrozumiemy, że z nas samych nie możemy nic uczynić. Und wir dürfen den Herrn Jesus ganz einfach bitten im Gebet. I po prostu możemy Pana o to prosić w naszej modlitwie. Vielleicht jeden Tag. Być może każdego dnia. Vielleicht besonders vor schwierigen Situationen. Und może szczególnie w sytuacjach trudnych. Oder in schwierigen Beziehungen in der Welt. Albo w trudnych stosunkach, w którym się znajdujemy w tym świecie. Jesus, du siehst meine eigene Schwachheit. Panie Jezu, Ty znasz moją własną słabość. Aber ich weiß, dass deine Kraft über alles geht. Ale wiem, że Twoja siła wywyższa wszystko. Und ich bitte dich, mich zu bewahren. I dlatego Cię proszę, zachowuj mnie. Dass ich wirklich das Böse mit dem Guten überwinde. Abym rzeczywiście mógł zwyciężyć zło dobrem. Ich denke, dass wir damit Myślę, że z tym zakończymy nasze rozważanie.